No widzisz, a ja tyle mówiłem na początku. Ale nie mówiłeś nic mądrego, chłopcze, nic. Przepraszam ci bardzo, jak mówiłem o Białym Stoku, to mówiłem mądre rzeczy. Właśnie wtedy było coś bardzo mądrego i to było na początku. Mądre, że jest piękny, ładny, ładny i cudowny i mają ładne rabaty i że w ogóle warto pojechać. No ja wiem, no tak słucham o tym Białym Stoku i bardzo bym chciała pojechać. No to jedź. No gdzie ja mam jechać? Do Białego Stoku. Na razie to ja muszę przejechać dookoła Polski, wszystkich moich klientów odwiedzić, jak przyjadę do Polski, więc Będę wszędzie. W Lublinie, w Rzeszowie, w Poznaniu, na Księżycu. W stoku nie masz klientów? No nie mam właśnie. Wstyd. Naturalnie ogroda ogrodach, odcinek 65. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dziś odcinek no, miał być i o hortensjach, i o czymś tam jeszcze, i o czymś tam jeszcze, ale y, myśmy z Kasiu po prostu utonęli. Dzień dobry Katarzyno. Dzień dobry Jacku, dzień dobry wszystkim. A wiesz w czym utonęliśmy? Utonęliśmy w pytaniach. A dokładnie, w ilości pytań jakie na nas spłynęły, no po prostu fala powodziowa, e, takie tsunami przeszło e, w ostatnim e, miesiącu e, i mnóstwo pytań otrzymaliśmy, no i w końcu stwierdziliśmy, no tak odpowiadamy pojedynczo, staramy się, a to messenger, a to mail, e, a to YouTube, e, a to podcast. No, trzeba by w końcu zebrać to wszystko i spróbować odpowiedzieć na wszystkie pytania naszych słuchaczy. Więc dzisiejszy odcinek to nie będzie poświęcony niczemu takiemu jednemu konkretnemu, jednemu tematowi przewodniemu, chyba że ten temat przewodni nazwiemy odpowiedzi na pytania naszych słuchaczy. Tak, ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ y, kiedyś w audycjach radiowych żeśmy właśnie to robili i to były bardzo, bardzo fajne audycje, więc mi się wydaje, że możemy spróbować Jacku. Aha. To od czego zaczniemy? Wiesz, co? Jest kilka pytań dotyczących pomidorów. A, jest że, bardzo teraz dużo pomidory, pytań dotyczących a że teraz dotyczących wiesz, pomidory właśnie wybarwiają się. Ja już jadłem Chorują. pierwsze pomidory z gruntu. Ja już jadłem pierwsze pomidory z gruntu. No pięknie. Z gruntu, nie ze szklarni, z gruntu jadłem A jakie masz w gruncie pomidory? pomidory? Ja nie mam, mój brat ma. Aha, ale w stoku. Pod, pod, pod. Ale ten twój brat, to on ma wszystko lepsze, ja zauważyłam. On no tak... bo jest starszy ode mnie, no, to no jest właśnie. lepszy po prostu, nie? Nawet pomidory się wciąż Starszy brat jest zawsze lepszy. Eee, I to przez całe życie mi to wmawiał, że jest lepszy, nie? <laughs> Nawet ja to zauważyłam. <laughs> Widzisz? Widzisz? Ale jadłem pomidory i jest kilka pytań o pomidorach. Jest zylion pytań mm. o pomidorach. Zylion. zylion. A ile to jest zer zylion? zylion. Ile zylion to jest zer? Zylion zer. Matematyka nie należy chyba do Twoich ścisłych. My, Już naj, żeśmy omawiali, kto chodzi do jakiego przedmiotu. technikum. Już żeśmy omawiali, kto chodzi do dobrze. jakiego technikum. Dobrze. Dobrze. Moja karta e... matematyki mnie nie lubiła. E... E... Pytanie, pytanie, dobrze, to zaczniemy od pytań od pomidorów. Ogród warzywny na piaskach pod Poznaniem i problem z pojawieniem się suchej zgnizny pomidorów na wierzchołkach owoców. Jak sobie z tym poradzić, czy wapnować? Jak tak. dostarczać pomidorom tego wapnia? To pytanie dostałam od mojej koleżanki z Poznania i właśnie dzisiaj z nią dyskutowałam na ten temat na Messengerze, dlatego, bo ym, oczywiście, jeżeli pojawia się na waszych owocach pomidorów, na końcach pomidorów takie ciemne plamy, to jest właśnie ta. Ym, taka plami sucha. sucha plamistość pomidora, wierzchołka pomidora, tak? Nie wierzchołka rośliny całej, tylko właśnie pomidora. No i bardzo często to jest przyczyną, znaczy właściwie zazwyczaj przyczyną tego jest to, że pomidor jest, w jakimś okresie był nieregularnie podlewany, ponieważ to oznacza, że pomidorowi brakuje wapnia, a wapń jest przenoszony do rośliny i rozprowadzany po roślinie właśnie za pomocą wody. W związku, z tym, be, w związku z tym, jeżeli wody nie będzie, no to ten wapń również nie będzie mógł uwędrować do różnych części pomidora i przez to będziecie mieli te, te plamy na wierzchołkach owoców. Ale tutaj problem był taki u Ani, że Ania ma glebę piaszczystą. Ja się pytałam Ani, czy ona używa kompostu, bo oczywiście kompost, jeżeli używacie kompostu, na przykład w szklarni, czy w tunelu, czy w ogrodzie, gdzieś tam w gruncie na zewnątrz, tak jak twój brat, Jacku, to mm. oczywiście warto tak samo traktować te pomidory, jak każdy inny zagon warzywny. W związku z tym, ja u siebie, nie wyobrażam sobie inaczej, ale też ściółkować, grubo ściłkować raz w roku, jeżeli się w ogóle da, albo kompostem, albo jakąś materią organiczną, tak? I jeżeli będziecie ściółkować kompostem co roku miejsca, gdzie uprawiacie pomidory, na przykład w szklarni, czy w tunelu, to uwierzcie mi, że nie będziecie mieli problemu właśnie z tym, że nawet po, przy podlewaniu wasze rośliny nie będą dostawały na przykład wapnia albo innych składników pokarmowych. Po pierwsze, dlatego, że w samym kompoście jest bardzo dużo składników pokarmowych wystarczająco, nawet nie trzeba jeszcze karmić pomidorów, szczerze mówiąc. Dodatkowo, a po drugie, jeżeli dodajecie taką masę organiczną glebie, nawet jeżeli jest taka piaszczysta jak u Ani. To ta gleba po kilku latach zmienia się w fantastyczne podłoże, które jest w stanie zatrzymywać wodę. Bo jak Ania pisze, że ma piasek, no to ja sobie wyobrażam, że ona podlewa, podlewa, a ta woda wypływa, tak, bo piasek ma to do siebie, że jest bardzo przepuszczalny, więc nie tylko woda wypływa, a z tą wodą razem wypływają i znikają wszystkie a składniki Nie pokarmowe. wypływa, a wsiąka tam głęboko, po prostu no tak, wypłukuje woda podlewanie, podlewanie, wypłukuje składniki mineralne. Ale taki, sama, ale sama z woda z też gruntu. nie jest dostępna w dużych ilościach, a woda potrzebna jest pomidorom. No, ale tutaj pojawił się problem taki, że u, Ania pisze, że tam, gdzie ona mieszka, nie ma w ogóle dostępu ani do kompostu miejskiego, takiego jak u nas tutaj, akurat w którym mieście w szadłukach, czy w gdyni. Nie ma też e, żadnych rolników dookoła. Ania mówi, że ona tylko widzi krowy na Kaszubach, jak przyjeżdża, tak? E, w, w okolicach domie. Poznania nie ma. No, ona puszczykowo. W okolicach osoba, Poznania nie ma. No, no, jak ona mówi, to trzeba jej uwierzyć. W związku z mhm. tym, e, po prostu Ania prosiła, żeby pomyśleć też o osobach, które nie mają dostępu może do takiego czego, że mają tylko swój własny e, tak, e, kompostownik. Kompo kompostownik. I to, ja nie wiem, Jacku, jakie są twoje przemyślenia, bo można, e, można oczywiście robić materię organiczną, nie tylko z, no nie tylko może to być kompost taki mieszany ze wszystkich rzeczy z ogrodu, ale albo też na przykład um, obornik od gospodarza, tak, którego tam koło Ani akurat mhm. nie ma, ale wydaje mi się, że trzeba um, troszkę poszukać w internecie na pewno na angielskich stronach, ci są anglojęzyczni, ale wydaje mi się, że tak naprawdę przekompostować można wszystko, co kiedyś żyło, na przykład słomę. To tak, to, to jest oczywiste. Wiesz co, ja ostatnio bawię się, bawię się, bawię się, może złe słowo. E, mam prawie całą, cały kompostownik wypełniony, no pół kompostownika wypełnionego e, mieszanką trawy e, i zrębków. A teraz już skończyły mi się zrębki, to daję e, liście. No bardzo, bardzo prosto w ten sposób, że e, tak jak mówiłem w którymś z odcinków, przez e, jesień, zimę, wiosnę, gdy wycinałem jakieś stare badyle, gdy wycinałem e, przekwitłe, choćby preriowe rośliny, tak, wiosną, gdy przycinałem żywopłot e, i te gałązki e, z zbierałem, gdy przycinałem drzewka owocowe no, czy, czy derenie, to zawsze się nazbiera tych pełno takich gałązek czy suchych badyli, tak to nazwijmy, tak kolokwialnie. Gdy pożyczyłem na jeden dzień rozdrabniacz do gałęzi, przemieliłem to wszystko i wyszło mi kilka worków, chyba około ośmiu worków takich, takich zrębków, wiesz, przemielonych tego wszystkiego. I, pod, i teraz gdy koszę, to ja zbieram trawę do kosza, nie, nie, za rzadko koszę, żeby, żeby używać funkcji mulczowania, bo to często trzeba kosić, żeby ta trawa nie, nie miała tak wysokich aha, przyrostów. Aha. Zbieram po prostu skoszoną trawę do, do kosza i potem idę i wysypuję kilka takich zawartości tego pojemnika z kosiarki, na to sypię worek z rębków, tak mniej więcej, żeby to było pół na pół, tak? Mieszam dobrze rękami czy widłami. Słuchaj, po dwóch dniach tak się już zagrzewa, że nie ma tam możliwości włożenia ręki w sposób bezpieczny, tak, żeby się nie poparzyć. Czyli elegancki po prostu powstaje kompost. Z dwóch tylko składników. No, może te, ta, ta część brązowa z większej ilości się składa, ale nazwijmy je z rębkami, tak? no, bo to, to wszystko jest tam przemilone, pocięte trawa. Plus z Być może on nie będzie taki jakiś bardzo bogaty, gdyby, jak to mówisz, wyfikany, gdyby był z wielu, z wielu roślin. Ja tam dorzucam oczywiście resztki z kuchni, jakieś resztki roślin, które mi z warzywnika schodzą, ale jeżeli popatrzymy na całą pryzmę, ten skład całej pryzmy, to połowa to jest mieszanka właśnie trocin z trawą świeżo skoszoną. W tej chwili mi się te trociny już skończyły. Bo, bo z mojego trawnika naprawdę sporo tej trawy poszło, i teraz mam zgromadzone z jesieni worki z liśćmi, które są, zostały zebrane z trawnika. I teraz te liście, które zostały zmielone też jesienią, gdy zbierałem z kosiarki, one wiesz, już, już lekko pracują. Teraz wymieszane z trawą, no to jest, to jest właśnie to, z czego składa się kompost. kompost. Połowa brązowego, mhm. połowa zielonego. Tak jest, tak jest. To jest bardzo fajny przepis na zrobienie kompostu z takich rzeczy, których może niekoniecznie każdy ma. No tak, dużo właśnie odpadków z jakichś takich rabat czy z warzywnika, mhm. ale nie, nie wszyscy też nawet i mają trawnik, dlatego też możliwe jest zrobienie po prostu kompostu. Jeżeli macie miejsce w ogrodzie, gdzie możecie po prostu wysypać pryzmę czegoś, tak? Kupę czegoś, albo w kompostowniku, albo po prostu gdzieś po prostu. No, gdzieś w ogrodzie, jeżeli macie wystarczająco miejsca, to nawet możecie, bo myślmy o czymś takim, co można nawet zakupić, niekoniecznie u siebie zebrać, ale zakupić, chociażby korę. Słuchajcie, jeżeli na przykład możecie zdoby, kupić korę i, i wiem, że są do, do kupienia kory w szkółkach o bardzo takiej, o małych kawałkach, czyli taki, takie drobne, jak najdrobniejsza kora. Zmielona jak gdyby. Dokładnie. I taką korę, jeżeli kupicie, sobie rzucić, zrobicie z niej pryzmę, podlejecie porządnie, przykryjecie, a gdybyście pomieszali to z trawą albo z liśćmi, to by było po prostu super. you <laughs> albo nawet i z tą słomą, to naprawdę możecie spokojnie uzyskać kompost, no ja wiem, że to może nie jest łatwe, no ale to, to jest sposób, jak ktoś chce, tak, niekoniecznie musi być to ani obornik, ani kompost z oczyszczalni śmieci, tak, utylizacji śmieci, zawsze są jakieś sposoby. I to, co Jacek powiedział, to jest fantastyczne, cokolwiek ma pod ręką, to wszystko miesza i to, oczywiście pamiętajcie tylko, że to, tak jak Jacek cały czas wspomina o tych brązowych częściach, ja tam to mówię, suche części, nie powinno być być, tych, powinno być jakiś balans, tak? Żeby to, tak, żeby to tak, nie było za tak, suche. Tak. A jeżeli widzicie że, wa, widzicie, że wasz kompost jest za suchy, że się nie przerabia, to jest jeden problem albo drugi. Albo nie ma wystarczająco wody, albo te kawałki są po prostu za duże. No, biorąc przy tym, że są, że tak, mówię, tak jak mówię, w proporcjach dobrych. Mhm. Także wydaje mi się, że to jakoś można by było ogarnąć. Tak, no, można by było ogarnąć. Wydaje mi się, że gdy prze, przygotowywałem odcinek dotyczący kompostu z szadyłek, to widziałem w okolicach Poznania ofertę kompostu z zakładu utylizacyjnego. Dlatego taki trochę jestem zdziwiony. Też wydaje mi się, że jest mimo wszystko w, w poznańskim sporo, sporo hodowli, gdzie można by było spo, spróbować przynajmniej poszukać jakiegoś obornika czy to krowiego, bydlęcego, czy obornika końskiego, no jest trochę też stajni, ja nie mieszkam w samym Gdańsku, przecież pod, pod Gdańskiem, wokół mnie jest kilka stajni, wokół Zgorzałego też bym znalazł bardzo szybko wokół Twojego grodu. nawet nie mówię, nie, nie mówię o krowach, tylko o, o samych koniach, Tro, trochę stajni takich rekreacyjnych. No oh, jest, jest, mhm. No więc, więc, więc yy, yy, można. Yy, no, yy, Pani Aniu. Znaczy, moim zdaniem to jest tylko wymówka, że nie można znaleźć yy, tego yy, komórki. Yy, Trzeba. Yy, jeżeli ktoś z was, yy, moi drodzy, który, yy, jeżeli słuchacie i jesteście gdzieś tam za to Poznania, to pomóżcie Ani. Ona jest takie miejsce puszczykowo tak pod Poznaniem i Ania jest mniej więcej tam. Aha. Dobrze yy. mówię? Tak, mam nadzieję. No nie wiem, nie wiem. Podostanę nie wiem, nie wiem. Mhm. Ja mam nadzieję, że też, że, że tak powiem, dobrze powiedziałem i nie dostanę ochrzanu od pani Ani, że tak mówię, że trzeba się tylko za tym, że, że gdzieś jest, że to tylko wymówka, że nie ma tego końskiego. Ja przyjedzie pozdrawiam do zgorzałego i nas ochrzani. No, ja, ja pozdrawiam, ja bardzo serdecznie pozdrawiam, nie chcę się naradzać, ale czasami tak, tak wychodzi. To samo, to samo ze mnie takie hamstwo wyłazi po prostu, że, że coś takiego mówię. Pytanie drugie dotyczące pomidorów. Jak często podlewać takie e, pomidory, tak? Bo nasza słuchaczka pisze, że robi to codziennie, nie zalewa, ale wilgotną ziemię utrzymuje. Tak? Bardzo dobrze, to chyba najlepiej. Zawsze na wszystkich często, na wszystkich książkach jest napisane, żeby utrzymywać wilgotną ziemię, żeby nie zalewać, ale żeby utrzymywać wilgotną ziemię, nie ma przepisu. Też spotkałam się z tym na Instagramie. Jedna pani pytała, że zna że dwie teorie, żeby podlewać rzadziej, ale porządnie, albo, a, a inni mówią, że często. Jeżeli chodzi o pomidory, to nie ma teorii, zawsze podlewamy obficie. Zawsze podlewamy jak najlepiej się da, nie troszeczkę, tylko zawsze mhm. porządnie, ale podlewamy wtedy, kiedy trzeba. I to bardzo zależy od tego, w jakim podłożu pomidory rosną. Tak jak mówiliśmy przed chwileczką, jeżeli rosną w podłożu piaszczystym, bardziej takie podłoże przepuszczalne, no to podlewamy częściej, jeżeli są w szklarni albo w tunelu. To podlewamy częściej niż na zewnątrz. No, po prostu musicie sami wiedzieć, ale weźcie pod uwagę to, że na przykład u mnie w moim tunelu e, wzgórzamy, jak jest gorący dzień, to na pewno podlewamy codziennie, a rosną w gruncie w tunelu i to jest duży tunel. A mm -hmm. jeżeli, jak, jak były czasy, kiedy one rosły w donicach, jeszcze w doniczkach, takich sporych doniczkach dziesięciolitrowych, to, tak, to były podlewane w tunelu dwa razy dziennie czasami. Także mm -hmm. możliwe, że będą, że do, e, pomidory w gorący, słoneczny dzień jeszcze do. Dodatku, jak jest troszkę wiatru, to mogą pomidory na zewnątrz nawet potrzebować w donicach codziennie podlewać. No, podlewać. W, donicach, w donicach to nawet powiedziałbym na pewno, że potrzebują, no. bo te donice tak, zawsze są nie ma co. mniejszym mhm. kawałkiem. Wiem to tak jak z pelargoniami, które są na zewnątrz, czy z innymi kwiatami do, doniczkowymi, które są na zewnątrz, stoją na terasie w pełnym słońcu. No, czasami raz dziennie to jest za mało, pomimo tego, tak. że jest niby ładnie, zielono i kolorowo, ale raz czasami w wielkie upały, raz jest za mało, najlepiej podlać to i rano, i wieczorem, tym bardziej, że na terasie to e, temperatura, która idzie od teraz, dosyć szybko wygrzeje tę wodę, więc też. Y nie, nie ma będzie, takiego nie, wielkiego tak. niebezpieczeństwa właśnie, Choruby że one szybowe. zostaną mokre, nie? Hmm. Tak, ja, T ja myślę, to, że to po, po prostu. Trzeba... Podlewamy, podlewamy z głowu tak naprawdę, no w tym sensie, bo trudno jest powiedzieć, czy podlewać codziennie, tak? Czy podlewać co, co dwa dni. No bo jakieś się, ty, ty, się pani podleje, rośli. to można co dwa dni podlewać. Ale to zależy właśnie, jaką pani problem. ma glebę. To naprawdę dotyczy wszystkich roślin, dlatego ja zawsze uważam, że nie należy ym, włączać w ogrodzie. Podlewania automatycznego, tak po prostu codziennie na, ileś, na jakiś czas, bo to trzeba obserwować, jaka jest pogoda w tunelu lub w szklarni latem. Wydaje mi się, że można się pokusić o to, żeby włączyć jakieś um, automatyczne podlewanie, żeby faktycznie podlewało się powiedzmy raz dziennie, tak? no, bo tam raczej nie mhm. będzie deszczu w środku, tak, na zewnątrz może mhm. być deszcz. Ale bardzo ważny jest, czy dzień, dzień pochmurny, czy dzień bardzo słoneczny, i najważniejsze jest to, że najbardziej wysychają rośliny przy wietrznym dniu, tak, jak jest wiatr. Wiatr jest najgorszym, Um, um, najgorszym wrogiem, um, tak naprawdę, roślin, w każdym, szczerze mówiąc, stopniu, tak. Um, też przy wietrze i słońcu to już w ogóle też staramy się nawet nie sadzić, w ogóle nic nie robić. Siedzieć w domu? Nie, siedzieć w ogrodzie w cieniu e, drzew liściastych. Na płasko leży, żeby nas wiatr nie, nie zwiewał. Nie, no jak jest upał, to właśnie chcemy, żeby wiatr wiał. Nie, Ona nie, nie tak jak tutaj u mnie, nie taki wiatr wieje, że wiesz, nie można nawet no to mieć ładnych włosów wiesz, No bo to jest ta Anglia, no przyjedź do Polski, u nas, u nas jest przyjemnie, pożytecznie i, no przyjadę, i, 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 wiesz, i ładnie. Przyjadę. I to nie ma nie ma tam, nie ma tam. Kasia, Kasia będzie w Polsce 26 lipca w Ogrodzie Wzgorzałem, zapraszam. Ja chyba ja też robisz. będę wtedy w Ogrodzie Wzgorzałem, tak się składa. Ale będzie fajnie, super. Parę kaw się wypije i, i będzie dobrze. Parę kaw? No tak. No, hmm. żeby nie zasnąć, bo ja będę po podróży ciężkiej. No, zreanimujemy panią. Kolejne <laughs> pytanie o y, pomidory. No mówię, seria pytań pomidorów jest duża. Szczepione pomidory kupione w sklepie Katarzyny Bellingham. posadzone w szklarni razem z kilkoma krzakami pomidoru, które sama pani wyhodowała. Wszystko dobrze szło do zeszłego tygodnia, kiedy zauważyła plamy na liściach, a dziś na jednym szczepionym krzaku ciemniejącą łodygę. Co z tym robić? Jak działać, żeby udało się uratować pomidory? O ile, oczywiście, nie są już spisane na straty, katarzyno, ciemniejąca łodyga i, i plamy, to jeszcze nic nie musi. Plamy na liściach jeszcze nic nie muszą znaczyć. Oczywiście, na Oczywiście nie muszą. Znaczy, ja, ja, ja pani odpisałam od razu, żeby Pani się nie martwiła, że wcale nie na straty. Ja powiem szczerze, że em, pomimo tego, że my, no może nie my, bo my to więcej znamy chorób, ale większość ludzi, jeżeli chodzi o pomidory, to zawsze zna przede wszystkim taką chorobę, która jest e, taką za, zwaną zarazę ziemniaczaną, tak? Mm -hmm. Która kojarzy nam się z najgorszą rzeczą, wiadomo, że zaraza ziemniaczana jest faktycznie, to jest masakra. Jeżeli to dotknie waszych ziemniaków czy pomidorów, to... Jest koniec, tak? Nie na darmo spowodowała w 40 latach XIX wieku zarazę i plagę w Irlandii, tak? To jest naprawdę poważna choroba, ale, ale... nie pomidorów, a ziemniaków. Tak, ale to jest podobna, to jest podobna Tak, tak, to jest, to, to jest ten sam grzyb, to jest ta bardzo, sama choroba, bardzo tylko mocne. jak się odwołujemy do tej Irlandii, do tych lat e, e, dawnych, to, to chodziło o ziemniaki. Tak, no bo oni Irlandczycy uprawiali ziemniaki głównie, bo byli tacy uciskani przez Anglików. No dobrze, ale wracając do ogrodnictwa. Yy, I dlatego jak widzimy jakiekolwiek plamy na pomidorach, to zaczynamy się strasznie denerwować, że to już jest mhm. to, że to jest ta plamistość, że to jest ta, ta zaraza. Ale nie martwcie się naprawdę, bo, na, bo jeżeli byście zaczęli szukać w książkach czy w necie, to tych chorób, czyhają, chorób grzybowych czychających na pomidory jest bardzo, bardzo dużo. I znajdziecie y, choroby, które rozwijają się. Jak jest wilgotna pogoda i jest mało stopni w nocy, powiedzmy poniż poniżej 15, to no właśnie zaraza ziemniaczana lubi się rozwijać przy takiej pogodzie. I są choroby, które się rozwijają przy gorącej pogodzie. Także wiecie, można się tak szczerze mówiąc zastrzelić, jak zaczniemy czytać te wszystkie choroby. Musimy wiedzieć najważniejszą, na jedną ważną rzecz, że jeżeli cokolwiek, nawet jeżeli to jest zaraza ziemniaczana, jeżeli pokazuje się wam, u was na liściu jakaś czarna plamka, to proszę tego liścia usunąć. Tak? Jeżeli chodzi o liść, to jest prosta sprawa, bo można liść usunąć, owoc też można usunąć, z łodygą trochę gorzej. Ale powiem Wam szczerze, że ja miałam u siebie też w życiu nieraz kilka łodyg z plamami takimi i ten pomidor spokojnie doczekał końca września, października i nic mu nie było. Niemniej jednak, w związku z tym, że te pomidory, na te pomidory czekają różne choroby. Ja muszę, tylko chcę powiedzieć, że najważniejsza jest właśnie ta prewencja i uświadomienie sobie, skąd ta choroba się bierze. Ta choroba nie jest w roślinie, wy ją nie możecie na przykład przywieźć ze szkółki, posadzić u siebie i miesiąc później nagle okaże się, że jest choroba grzybowa. One nie rozwijają się w roślinach od sadzonek, od nasion. One mogą się pojawić pięknego dnia, któregoś, nie ma znaczenia. Te Zarod, zarodniki tych chorób grzybowych, te patogeny wędrują na częściach wilgotnego powietrza, tak, na cząsteczkach powietrza, makrofelkach, kropelkach tak. po prostu wody. Dokładnie, bo my na tego nie widzimy, wody, ale która jest zawieszona w tym powietrzu. Tak, jak jest właśnie i przenoszą się z wiatrem właśnie. Tak, przynoszą się między innymi z wiatrem, dlatego na przykład u mnie bardzo często takie choroby grzybowe pojawiają się właśnie od drzwi, od drzwi szklarni. Pierwsze, y, pierwsze y, pomidory, które są na zewnątrz dostają jakiegoś, jakiegoś porażenia, ale nie tak, się tylko, tylko, tylko właśnie ja bym, ja bym chciał dodać, bo ja też mam, rozumiesz, plamy na pomidorach szczepionych i to takie zbrązowiałe, suche. Są fragmenty liścia, ale to nie jest zaraza ziemniaczana. To jest Zaraza ziemniaczana jest Jeszcze nie, jeszcze ona nie nie, nie Bo zaraza ziemniaczana, uznania. droga słuchaczko, drodzy słuchacze, po prostu przebiega bardzo szybko. To nie jest tak, że ja mam, ja mam te, te plamy od trzech czy czterech tygodni, i po prostu no, no, no są takie, takie suche. Tak? Okej, okay, obciąłem trochę liści, trochę wykruszyłem. Ale to nie jest zaraza ziemniaczana, bo gdyby, gdyby od, od momentu kiedy pojawią się plamy zarazy ziemniaczanej na, na liściach do zainfekowania całej rośliny, naprawdę bardzo szybko upływa. To nie są tygodnie, to nie są tak. wtedy te tygodnie. ziemniaki nie, w tej nieszczęsnej Irlandii umarły nie w jedną tygodnie. noc, tak. Dokładnie, mm -hmm. to, to, to ścina roślinę bardzo szybko i wtedy widać bardzo szybko, że coś jest z nią bardzo nie tak. Mm -hmm. Ale nawet to się może zdarzyć, słuchajcie, jeżeli pomidory yy, zanim posadzicie je w, yy, na zagonach w szklarni czy na zewnątrz, nawet gdzieś postawicie je po prostu blisko siebie, tak, i nie będzie przepływu powietrza, będzie wilgotna pogoda, to się może zdarzyć w sekundę, tak? takie, takie coś. Naprawdę jeszcze plamki brązowe na pomidorach, czy takie właśnie potem one wysychają się, robią tak jakby suche, to naprawdę mm -hmm. jeszcze nie jest, nie jest taki duży problem, także nie martwcie się. Starajcie się, jeżeli, jeżeli możecie, przez całe życie pomidora zapewnić mu dobry przepływ powietrza pomiędzy, pomiędzy roślinami, właśnie, żeby nie był wilgotny w wilgotnych, takich warunkach i mocno ze sobą gdzieś tam ustawione. Często te pomidory, które kupuje się w internecie często przychodzi, przychodzą w paczkach, no ten paczka idzie jeden dzień, ale też, one też często nie są od razu rozpakowywane, niestety, tak? To też jest prawda. A rośliny muszą być natychmiast rozpakowane. Nie wiem, czy zauważyłeś, Jacku, ja czasami jak kupuję rośliny, kwiaty, zazwyczaj takie jak pelargonie albo petunie, w takich, w tych, takich głupich, plastikowych kołnierzach tym, mm -hmm. jak się wyjmuje taką roślinę, to bardzo często w tym kołnierzu w środku, u nasady rośliny, tam jest dużo zgnilizny. Właśnie przez to, że one nie miały przepływu powietrza u nasady, a stał gdzieś w szkółce zebrane. Tak? Także najważniejsze to jest, nie łapcie się teraz za, za żadne y, opryski chemiczne, to zupełnie chemikalia. nie ma sensu. Żadne Dokładnie. Nie. Także y, po prostu, jak jest na przykład, u nas pada deszcz teraz w Anglii, tak? Jeżeli jest taka pogoda, to w ogóle nie po co otwierać drzwi od, y, od, y, od szklarni? A jak już padną wam pomidory, to trudno, to trudno. No nie, nie warto pryskać nawet, jeśli miałyby paść. Jeżeli macie faktycznie, bo jeszcze nie Jacku, bo tak naprawdę zaraza ziemniaczana dopiero wchodzi do ogrodów około połowy lipca, szczerze mówiąc. Także wydaje mi się, że to jeszcze jest za wcześnie, teoretycznie. Nie, jeszcze dlatego, ale, mówię, że to nie ja jest, wiem, tylko, jeżeli kiedykolwiek dopadnie zaraza ziemniaczana, tak. No to prostu trudno. Dokładnie, ale bardzo ważna jedna zasadzie. rzecz. Jeżeli faktycznie dopadnie kogoś zaraza ziemniaczana, to wtedy bardzo ważna rzecz, żeby naprawdę porządnie oczyścić to miejsce, gdzie była roślina, na której była zaraza ziemniaczana. Ponieważ jeżeli nawet malutki kawałek, nawet pomidorek, wpadnie wam do gleby gdzieś, tak? Czy kawałek upędu, to na tym będzie nadal żerowała ta choroba grzybowa, i potem nawet, nawet to może przeżyć w glebie na kawałku jakiejś. Na jakiegoś, jakiejś części pomidora przez całą zimę. Więc wtedy, jeżeli będziecie sadzić w tym samym miejscu w przyszłym roku pomidory, to to już większa szansa, że zostaną, też zostaną tej choroby. Dlatego ważne jest, żeby bardzo porządnie oczyścić to miejsce z chorych pomidorów, zabrać wszystko. Mhm. Jeszcze jedno pytanie dotyczące pomidorów. Pani Kasiu, Panie Jacku, odkryłam Was kilka dni temu, pisze nasza słuchaczka. Zobacz, kilka dni temu odkryła i od razu zadaje pytanie. Jesteście wspaniali. Dobrze zaczyna. Mieszka w Anglii, ma maleńki ogródek, ma 19 kur i 16 kilkutygodniowych kurczaków. O kurka. Hmm, widziałaś? To chyba będzie. Miłością, miłością są pomidory, bo ma prawie 60 sztuk, 20 odmian w różnych mały kolorach Mały ogródek? I wzorach. To był mały ogródek? Na tym małym ogródku. Myślę, ma że szans. nawet chyba Tobie zaimponowała, co? 20 odmian. 20 odmian, bo i co do ilości sztuk, to to chyba nie, bo to. E, chociaż nie u ciebie też z 20 odmian by się znalazło w, tej, e, w tym tunelu pewnie. Ale z czego co innego? Chodzi o rzeczywiście takie pomidory, które e, pędy kwiatostanowe cały czas rosną. E, dla wytłumaczenia, jak gdyby puszczają kwiaty, mhm. a potem z tych kwiatów wyrastają liście, liście. Mhm. i tworzy się jak gdyby nowa łodyga. Mhm. To niektóre odmiany pomidorów rzeczywiście tak mają. Większość to jest rzeczywiście, że rośnie łodyga, robi się ten taki kwiatostan. I tam dojrzewają pomidory. Ale niektóre potem na końcu tego kwiatostanu puszczają znowu mm -hmm. listek, młody przyrost łodygi, i, i tworzy się jak gdyby wiesz, taka, taka mm -hmm. łodyga. Tak, ja wiem, ja takie e, mam tutaj w szkarni. Mm -hmm. I co z tym robić? I po prostu co z tym robić? Czy to ucinać, czy tego e, nie ucinać? Czy takie pędy obrywać e, jak wilki, czy zostawić, bo rosną kolejne kwiaty i owoce. To ja wiem, że to nie wilki. są. Ale pani pyta, czy takie pędy obrywać tak jak wilki? Czy zostawić, bo rosną kolejne kwiaty i owoce? Oczywiście, czy zostawić i obciąć za najmniejszym kwiatuszkiem, zanim zaczyna rosnąć już ten, ten taki liść tak? w tym momencie. Mhm. Po prostu traktujmy, żeby to wyglądało po obróbce sekatorowej, jak normalne grono pomidorowe i tyle. Czy zostawić po prostu jedno grono, nie pozwalając na to, żeby się dalej rozrastało, szło w ten pęd i zawiązywało, nie wiem tam... Kolejne liście, a potem po kolejnych tak liściach kolejne grono. Po prostu trzeba, jak już ma ochotę rosnąć dalej, to trzeba powiedzieć mu: basta, nie jedno grono tutaj i wystarczy. Jest tak, wiele takich. Ja mam takich sporo, odmiń, które ja mam tak sporo rosną. takich tutaj pomidorów w, moim, w mojej, w mojej szkarni, więc wiem dokładnie o co chodzi. I właśnie tak robię. Mhm. Słuchaj, trochę pytań, to, to powiedzmy, że to już są pytania o pomidory. Jest trochę pytań. O nawożenie, tak to nazwijmy, bo szeroko pojęte i o nawozy, i o komposty, i o żywokost. Najprostsze pytanie, proszę podpowiedzieć, gdzie mogę kupić żywokost rosyjski. Popularne odmiany mogą y, wypierać inne rośliny. Rosyjski ma dużo większe liści. Niestety, moje poszukiwania w Polsce są jak dotąd bezskuteczne. Wiele osób mnie pyta o żywokost, jak jest u ciebie w ogrodzie, wzgorzałem. Ja zawsze mówię, nie jestem umocowany, to ja tutaj nic nie mogę. <laughs> Bardzo proszę do Aliny. Wiem, że Alina y, realizuje zamówienia, zbiera te zamówienia przez cały rok, aby mhm. potem wiosną i latem zamówienia na żywokost rosyjski realizować. Tak jest. Proszę napisać e-maila na adres. Y jaki mam adres? Biuro małpa mm -hmm. angielskieogrody.com. I proszę w temacie napisać żywokost rosyjski. I ja wtedy przekazuję tego, y tą wiadomość dalej do Aliny, która jest tutaj kierowniczką żywokostową i ona już będzie z panią się kontaktowała. Mm -hmm. U nas można zakupić sadzonki, tak. Tak. I teraz, I teraz trochę pytań, nazwijmy to też, bo y, powiedzieliśmy o tym kompoście, prawda? Odpowiadając na pytanie Twojej koleżanki Ani. Więc trochę, trochę o tym o kompoście opowiadaliśmy, ale mimo wszystko jest trochę pytań takich dotyczących samego y, kompostu. Czy liście orzecha włoskiego nadają się do kompostu, tak jak pan Jacek to y, robi? Mam tylko liście orzecha, sporo znanych innych, większych drzew, y, jak rozumiem, nie ma. No to Kasiu, liście do orzecha włoskiego, nadają się na kompost. No to znaczy, jeżeli one będą same, ale pani mi pisze, że nie ma innych liści, tylko orzecha no, włoskiego. No, tylko ma orzech włoski. Ja myślę, że wszystko można kompostować, tylko to, samemu, to, to, to same, liści, same liście orzecha włoskiego nie będą tak łatwo się kompostowały, bo to chodzi o te, ten skład chemiczny, który jest w liściach, tak samo jak w liściach dębu, bardzo, bardzo długo się kompostują. To nie jest, to nie jest orzech czarny, tak? Orzech czarny to jest ten orzech, który ma takie składniki bardzo, bardzo nieciekawe. Który nie ma orzechów jadalnych. E, tak, to jest w ogóle ozdobne drzewo, tak? Jogglans nie gra, także zupełnie inna bajka, ale ja bym chciała... Chciałabym powiedzieć tak, ale gdyby mogła Pani to pomieszać z czymś, żeby to się szybciej rozłożyło, żeby było więcej składników, właśnie tak jak Jacek opowiada, pomieszać to z krawą, z czymś z kuchni, z czymś z rabaty, z jakimiś ścinkami, tak jak Jacek mówi. Z, z, czymś, co ma, z czymś, co ma azot. Z czymś azot, co dokładnie. ma, Nazwijmy ten kolor. Liście żywokostu, wiesz, no, Zielony, białko, Zielony, tak. zielony, ko, zielony kolor albo Albo pomarańczowy, no jak myślę sobie nie wiem o, o bierkach marchewki czy tam e, nie wiem resztkach to znaczy pomidorów. Bardzo, czy łatwo, y, bardzo tak? łatwo jest Dodajmy... zdobyć na przykład. Mhm. pokrzywę, prawda? Pokrzywa jest fantastycznym Tak, można, można dodać pokrzywę. E, chodzi o to, żeby, żeby wymieszać, żeby tych, ty, bo liście traktujemy jako brązowy ten składnik, tak, który zawiera węgiel. Liście, rzeczywiście liście orzecha, w ogóle generalnie m, ty mówiłaś o czarnym orzechu, tak? E, ale orzech włoski też ma to, 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 ten czarny orzech, który w ogóle jest taki, Tataniny, że, tak? że, że strach się bać go, nazwijmy to tak. A orzech, Jupen, włoski, tak a orzech włoski ma taką, taką w liściach jego liście mają taką właściwość, że jak dotkną innej gałęzi, np. nie wiem, czereśni, wiśni, śliwy, to natychmiast ta gałąź, która dotyka Gałęzi orzecha włoskiego, gałęź szlachetnej odmiany, tak to znaczy, chociaż orzechy włoskie są szlachetne, ale tej czereśni usycha. Tak, że, tak że, ale to jest żywe że, 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 żywy że liście. Się. Jak one się będą tak, przekompostować? ale potem, potem one opadają mhm. i zmieszane z czymś zielonym. Dają po prostu życie. Ja nie bałbym tak. się kompostowania liści orzecha włoskiego, tak jak ja mam pełno liści przecież dębu u siebie. Przecież u mnie wielki dąb, który yy, większe problemy niż liście są te żołędzie, które mi wszędzie teraz kilkują. Wyrastają. No e, i, i mam te liście orzecha, tfu nie orzecha, dę, dębu, dębu. I, też, i też teraz dodaję je po prostu do trawy, bo rzeczywiście takie liście jak dębu czy klonu, no to one muszą długo kompostować, żeby przerobić się w taką piękną, ładną ziemię liściową. Warto Najlepsze to są liście brzozy, jakoś, tak, kosiarką, bo to są takie wiesz, delikatniusie i, i, szybko, i szybko przerabiają się na ziemię liściową. Ale te liście, które, jak mówiłem, zbierałem jesienią, w tej chwili dodaję do, do trawy i super kompost. Swoją drogą dzisiaj odkryłem pryzmę kompostową, bo robiłem na kolację moduł kapustę z koperkiem. Więc wyciąłem kapustę, potem odciąłem te liście i wyrzucałem na kompostownik, a na wierzchu kompostownika pod plandeką, bo komposty też trzeba przykrywać i oborniki też trzeba przykrywać, jak się je przechowuje. Odkrywałem tę plandekę, a tam był ja wiem, chyba półtora metrowy. No może urósł mi za bardzo w oczach zaskroniec. Od Pod samą plandeką wiesz One leżą na górze tak. I grzał się, wiesz, temperaturą tego kompostu. E, ona grzała go i on się wygrzewał. I założę się, że już mam w tym kompoście złożone jajka zaskrońca. No nie że będę mógł jajka. go przerzucić, tego kompostu w ciągu lata. Będę musiał zaczekać aż do jesieni, żeby go przerzucić. Tak? No ale, ale coś za coś. Piękny, wielki zaskroniec leżał, grzał się pod. Pod plandeką, na samym wierzchu kompostu pod plandeką. Gdy odkryłem to, po prostu zobaczył mnie, pomachał mi ogonem i uciekł. Cudownie. Ale wróci, ale wróci. To jeżeli możemy jeszcze dalej mhm. o kompoście, mhm. e, pisze pani, która słucha nas i z niecierpliwością czeka na kolejne odcinki. Co zrobić ze ślimakami? Takimi bez skorupek, ale cały czas jesteśmy w kompostowniku, Kasiu. W kompostowniku. Wczoraj odkryła, że ma tam ich mnóstwo, a przy tych deszczach jest pełno ich w ogrodzie. Ale to, co zobaczyła w kompostowniku, to przeraziło ją. Boję się, że złożyły tam jajka, a potem ten kompost z tymi jajkami podsypie pod rośliny, bać się czy nie. A drugie pytanie to, czy grzyby, które znajdują się w ogrodzie pod dębami, brzozami zapewne jakieś trujące, można wrzucać na kompost. Ostatnio nasza słuchaczka pełne reklamówki takich grzybów zbiera. Ja zacznę od końca. Takie grzyby śmiało niech Pani wyrzuca na kompost. Nie ma, najlepszego, znaczy nie ma najmniejszego problemu, bo i tak bardzo wiele grzybów tak. rozwija się w kompoście. Mikrogrzybów, których nawet nie widać czasami, po prostu rozwija się i na tym to polega też proces kompostowania, że te bakterie, te grzyby to wszystko rozkłada. Przecież tak, i grzyby potem... rozkładają drewno, grzyby rozkładają mm, jak... Jakieś drzewo, to co się pojawia? Grzyby się pojawiają, które po prostu rozkładają tę materię. Tak, no grzyby są są bardzo pożyteczne dla no Tak, no, rozkładają tę materię, dzięki czemu ta materia sta, staje się nawozem dla roślinności. prawda? Mm -hmm. I nie, ja, ja na przykład w ogrodzie mam y, sporo grzybów, na, y, nawet zagonach warzywnych, bo tu i jakiś grzyb wyrośnie i to wcale nie pieczarka, że tak niestety, ani pod Albo to ani albo rabziwek. ze słomy, albo. Ale w ogóle się albo, nie słomą, albo mnie to, Z kompostu. Tak, no ale okej, okay. no pytanie, wiesz, ja też bym się być. Może, nie, nie, mnie śmieszy to, jak ja idę do ogrodu. Wiesz, a, I mnie mhm. śmieszy to, że jak idę do ogrodu i mam tutaj sałaty, tutaj ogórki, tutaj coś, a tutaj a jakieś te grzyby rosną i się zawsze śmiejemy. Mówimy, Oj, mamy grzyby w ogrodzie jeszcze przy okazji. Zupełnie tym grzybami się nie przejmuje i tych grzybów nie, wy, nie wyjmuję. A jeżeli mhm. chodzi o ślimaki, to bym się też wcale nie przejmowała nimi za bardzo. Niech się Pani cieszy, że nas tam w kompoście, a nie na zagonach. Yy, tak, tym bardziej, że te ślimaki przeżrą Pani ten yy, Dokładnie. kompost, czyli pomogą, pom pomogą trochę jak yy, No, przerobić go. Przerobić, -hmm. przerobić go na nawóz yy, na i myślę, że to będzie yy, całkiem fajna, przyjemna yy, zabawa yy, dotycząca właśnie yy, kompostów. Dobrze, to i dalej jesteśmy może nie przy kompoście, a przy, yy, nawiezieniu. i pytanie. Słuchaj jest być może, być może na pierwszy rzut oka zaskakujące, ale takie pytania wiele osób sobie zadaje, gdy słyszy o ogrodach ekologicznych, bo pani Agnieszka z Białego Stoku. Widzisz, 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 z Białego Stoku chciałaby przejść na uprawę ogrodu w sposób ekologiczny i pisze. Czym może zastąpić amoniak stosowany na trawniki? Myślę, że nie chodzi o, o, o amoniak, a o saletrę amonową. Bo, bo a po co jest w ogóle so, się używa saletry amonową? W życiu nie używałam saletry amonowej na nic. Dobrze, więc zadaję pytanie. Czym może zastąpić, myślę, że chodzi o saletrę amonową, a nie amoniak, stosowany na trawniki, czy siarczan amonu do zakwarzenia ziemi, do roślin typu borówka rododendron. Inaczej mówiąc, inaczej mówiąc, to jest pytanie takie: mm. czym nawozić trawnik i jak zakwaszać glebę w sposób naturalny pod roślinami kwaśnolubnymi? Znaczy, tak, jeżeli chodzi o nawożenie trawy, to mówiliśmy bardzo szeroko na ten temat w odcinku poświęconym trawnikowi, więc mhm. szczerze mówiąc, ja w ogóle nie, nie widzę żadnego problemu. Ja widzę wręcz problem, że w ogóle ktoś musi takie coś używać, bo ja w życiu czegoś takiego nie używam i jakoś te trawniki moje sobie bardzo dobrze dają radę. Także. To proszę sobie w ogóle z tym nie martwić. To są, takie, uh -huh. no, to, są, to są takie rzeczy, które w nas siedzą. Do, dużo, wiele osób na przykład lubi pomysł na sposób non dig ale lubi też przekopywać glebę, tak? Po prostu mają takie przyzwyczajenie. I to bardzo dużo rzeczy to jest po prostu takim przyzwyczajeniem, które robimy, tą czynność nawet za bardzo nie wiedząc dlaczego, bo ktoś robił, ktoś nas nauczył, także trzeba się po prostu z tego wyzwolić. Jeżeli chodzi o tą saletrę monową, to w ogóle w ogóle nie ma tematu. 40 i ponad prawie troszeczkę lat żyję na tej ziemi i żadnej saletry w życiu amonowej nie używałam. E, także to nie będzie problem. Jeżeli chodzi o. Ym, proszę wrócić do tego odcinka o trawnikach. Tam pani dużo, dużo sobie posłucha. Jeżeli chodzi o. Pani posłucha, do Pani dostanie tam borówki. przepis, między innymi przepis dotyczący kompostów z zakładu utylizacyjnego, tak, że, że można to zastosować. Kasia sprzedaje pomysły dotyczące uprawy trawy razem z koniczyną białą do mieszania 10%, o ile dobrze pamiętam, mówiłaś, że, że do 10%. Tak jest. Mhm. Że koniczyna biała to zgromadzi azot w korzeniach, dzięki temu te trawniki mniej wymagają w ogóle i dostarczania tego, tego znaczy ja, I są y... i są samowystarczalne. Więc. więc y... Pierwsza się, że rzecz, osoby, jeśli myślimy które... o ogrodzie ekologicznym, to przestać jeśli mówimy o trawnikach, przestać myśleć o trawniku, tak jak mówiliśmy w tym odcinku, na który się powołujesz, o trawniku jako korcie do tenisa, jako Ale korcie te, o trawniku, win, win którego i tak takiego trawnika to mało kto ma, każdy by chciał taki mieć, ale to, to nie, nie osiągnąłem tak jak mówiliśmy, bo to trzeba naprawdę poświęcić temu czas, i pieniądze, i, i, i jeszcze przy okazji mieć z tego, z tego tematu doktorat. Ale ja myślę, że w ogóle osoby, które y, używają nadal nawozów sztucznych, przede wszystkim nie zdają sobie sprawy, że nie nawozów sztucznych jest o wiele łatwiejszy niż używanie, bo używanie troszkę uzależnia i troszkę tak jakby zobowiązuje i troszkę... Znaczy dla mnie to jest w ogóle coś takiego, że trzeba mieć prawo jazdy na nawozy sztuczne. To jest poważna chemia i wydaje mi się, że jak zacznie się uprawiać nawozy sztuczne, to się sztucznie prowadzi ogród i faktycznie może człowiek się obawiać, żeby zamienić mhm. to nagle na naturalne nawozy. Dokładnie na tak, naturalne. żebyś wiedziała, że to jest że to, że, to, yy, że to wydaje się być bardzo skomplikowane albo bardzo trudne. Boże, to co ja teraz będę jeździła, placki krowie zbierała, no nie wiem, tu już lepiej pojechać kupić. Ale można i kupić posypać. przecież i obornik granulowany i tamto się. Można, te wszystkie nawozy można kupić też w sklepach, szczególnie, że w Polsce teraz to tak szybko wszystko wchodzi. Także to jest naprawdę kwestia przyzwyczajenia i z tego trzeba się wybić. Ale ogólnie znowu ja na przykład bym się martwiła, gdybym musiała prowadzić ogród y, z chemią, bo dla mnie to jest. Ja zdaję sobie sprawę, jak, jak niszcząca, szkodliwa i mocno skoncentrowana jest chemia. Dlatego to jest mm -hmm. troszkę dla mnie przerażające. A jeżeli chodzi o zakwaszanie ziemi, jeżeli chodzi o borówki, czy o rododendrony, czy takie Myśliny, to proszę sobie wyobrazić, że przez stosowanie regularne kompostu, tak jak my tutaj z Jackiem cały czas wszystkich namawiamy, dościłkowania gleby, to powoduje, że gleba idzie w stronę, idzie w stronę kwaśną, tak, że tak powiem. I to też, jest, to też jest bardzo ciekawe, bo może niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę. Dużo osób się wręcz pyta, czy kompost nie spowoduje, że ziemia będzie zasadowa, tak? Ale nie będzie zasadowa wcale, wcale, wcale. Naprawdę ym, będzie wręcz 6,5 niżej, tak? Wiadomo, że borówki to jeszcze niżej. A jeżeli chodzi o tak, jeżeli... Wiadomo, że to, to przez kilka lat, tak? Taka gleba stanie się bardziej kwaśna przez kilka lat. Ale... Ja tutaj chodziłam troszkę, bo czytałam to pytanie wcześniej, czytałam chodziłam mhm. troszkę tutaj po internecie, szukałam jakichś pomysłów na ekologiczne nawożenie borówki i tutaj są jakieś są jakieś ludzie, którzy sprzedają jakieś różne um, Alternatywy w Polsce, i tutaj właśnie jest nawóz, który y, podobno jest y, radykalnie obniżający pH wody. Na podstawie analizy Laboratorium Badawczego Instytutu Nawozów Sztucznych w więc nie wiem, co to jest, jak, jak bardzo sztuczny, jak bardzo niesztuczny, ale to jest temat rzeka, tak? I, tutaj, i to naprawdę warto sobie po prostu wpisać w internecie. Y, Ekologiczna uprawa borówki wysokiej, tak, czyli borówki amerykańskiej, i naprawdę dużo fachowych odpowiedzi tam dostaniecie, i dużo też ludzi z doświadczeniem, którzy potrafią też wypowiedzieć się, bo ja akurat borówki nie uprawiam, nigdy w życiu nie nawożę chem, żadną chemią, a te borówki normalnie rosną i normalnie, i normalnie owocują, tak? Ale Pani tak jak mówię, Agnieszko, kompost, kompost z... jest ważny w tym momencie. Pani Agnieszko z Białego Stoku. Problem w Polsce jest taki, żeby Mamy właśnie zbyt dużo kwaśnych gleb. Problem mamy zupełnie, zupełnie inny niż pani, ma, bo pani, pani chce zakwaszać pod borówkę, pod hortensje, pod te wszystkie kwaśnolubne rośliny. My w Polsce mamy bardzo dużo kwaśnych gleb i problemem jest to, że mało osób wapnuje te gleby, czyli czyni je zasadowymi. W związku z tym już to, że pani nie będzie wapnowała, będzie pani tylko kompostowała, to już z roku na rok będzie ten czynnik pH zapewne na pani glebie, na tych jak ja znam glebę Białostocką, na tych pewnie trochę piaszczystych glebach. Dosyć szybko spadał. Jeżeli to nie pomaga, to jak pani mówi, słyszała, Kasia, Kasia poleca strony internetowe, ale wcześniej Katarzyno mówiłaś o korze. Przekompostowana kora znakomicie także zakwasza tak, glebę. Albo na przykład to jest, jest świetne, yy... albo igliwie, mhm. to jest świetny zakwaszacz, nie ma najmniejszego problemu, żeby zastosować właśnie nie wiem, przekompostowane, ale przekompostowany, przekompostowaną korę, czy, czy igliwie, które troszeczkę poleżało, przynajmniej taki zroczek, żeby sobie poleżało troszeczkę troszeczkę, nazwijmy to zmiękło. Tak jest, ale wiecie, są też takie różne pomysły, bo to bardzo dużo ludzi na świecie próbuje zakwaszać ekologicznie swoje rośliny. No przecież to jest dużo upraw ekologicznych i na przykład niektórzy mówią, że bardzo obniża kwa kwasowość gleby dodawanie kawy. Oczywiście takiej kawy już przerobionej, tak? Jeżeli ma pani ekspres fusów, rano. Tak, tak to, o właśnie fusów. Jeżeli pani sobie robi kawę rano, to zawsze można do jakiegoś, do jakiegoś m, małego wiaderka to wrzucać te fusy i później raz w tygodniu wyjść i podrzucić yeah Na pewno nie zaszkodzi. Fusy są Fusy bardzo dobre w ogrodzie. Nadają tak. się na kompost, także Dokładnie. Na kompost. Także to na pewno nie zaszkodzi, a może obniżysz tą, tą kwasowość ziemi, jeżeli na tym pani zależy. A w dodatku jeszcze proszę zwracać uwagę też na wodę, jaką pani używa do podlewania ogrodu. Jeżeli pani będzie musiała podlewać te borówki, bo na przykład borówki też świetnie rosną w dużych Donicach, można uprawiać je w Donicach, więc Aha. jeżeli podlewamy takie borówki, to starajmy się podlewać je wodą, która na przykład jest gdzieś od, albo odstała, albo z, z deszczówki, tak? bo ta woda z kranu bardzo. To często właśnie jest zasad... to zasadowa. Mhm, tak. Zawiera dużo wapnia. Dokładnie. Ona jest taka w twarda, jest prawda? Zasadowo. Dokładnie. Mhm. A ta, która jest naturalnie albo z nieba, no jeszcze lepiej, gdyby, gdyby były kwaśny deszcz, tak się nazywały kwaśne deszcze, które bardzo dobrze robiły wielu chorobom w ogrodzie te kwaśne deszcze, szczerze mówiąc. No, no, nie, już... nie, nie życzymy nikomu kwaśnych deszczy. Naprawdę, na, naprawdę nie. Jeszcze trochę pytań o zakłady utylizacyjne, czyli o te kompost pochodzący z zakładów utylizacyjnych. Pan Darek pisze, że spotkał mnie tydzień temu w ogrodzie Pani Kasi. Widzisz? Widzisz? Ktoś mnie spotkał Uuu, w ogrodzie Pani Kosi i pytał kompost z Sz Szadułek, chciałby tam pojechać z workami, przywieźć na rabatę trochę. Kupił czarne worki 120 litrowe, ale nie zastanawiał się czy się nie rozerwał i czy ten, czy ten kompost jeszcze nie grzeje i czy nie lepiej jakieś, wziąć jakieś jutowe takie od zboża. No, panie Darku, generalnie to jest tak, jak ja woziłem nie tyle kompost, co obornik taki koński ze stajni, brałem worki może nie 120 litrowe, a 240 litrowe, takie grube. I woziłem to, panie pamiętasz Kasiu, w samochodzie Iwony, tak. znaczy mojej żony, żony. w bagażniku. To się, to się wozi w samochodzie żony lub męża, nie w swoim, albo dzieci. E, tak, tak, dlatego że Iwona miała kombi, a o, ja nie. wiem, wiem, się żartuję, przecież wiem. No e, i e, naprawdę, ja woziłem obornik, nie ma problemu. Kompost spokojnie w workach, byle grubych, 120 litrowych. Może być 240-litrowych. Nie trzeba wypełniać do, do pełna, tak? Żeby, on nie będzie taki gorący wrzucić. parzący. On może, on może parować w taki zimny dzień, ale on nie będzie strasznie gorący. Będzie on miał jest... jakiś zapach, ale nie będzie miał obrzydliwego zapachu. To jest po prostu całkiem znaczy, okej. Okay. Jest tak, że gdy przywiezie się dużą, dużą porcję. Moja duża porcja kompostu, ja e, kupiłem 5 ton e, kompostu z zakładu utylizacyjnego i powiem Ci w Kasiu, że po tych e, dwóch, trzech dniach leżenia e, on bardzo mocno się zagrzał w środku, bardzo Tak, ale mocno. Chodzi, mi, chodzi mi o to, żeby był, jak będzie Pan był Gorący, nie? Bo, tak, nie, on przewozić on... nie ma problemu, tak. ale składowany on pracuje, ale to właśnie dobrze, to niech pracuje, Oczywiście. niech chodzi. On był bardzo gorący, ale była wielka pryzma. Ale do worka, jak pan rzuci, no to nie rozpuści tego y, plastiku. Do beczki. Ma koleżanka beczka mi woziła. O, proszę bardzo. Jest kolejna podpowiedź. Znakomita, moim zdaniem, y, do, co, co, co do beczki. Tak, tak, można. No, a na przykład mhm. y, nasza słuchaczka. Y, swój ogródek warzywny piękno tutaj ona mi wysłała zdjęcia e, piękny naprawdę uprawia właśnie na tym y, na tym y, pani Magda na tym kompoście, na tym kompoście. Z, z szadułek. widać że na przykład ogród po prostu no w szwach pęka, ale pani Magda przysłała mi zdjęcia i się pyta, co jest nie tak z jej kapustnymi. Jacko ja tobie wysłałam te zdjęcia, ty powinnaś wiedzieć, ja wiem od razu, co zaraz jest z tymi dojdę, kapustnymi. Zaraz dojdę, bo doczytałem pana Darka do końca. A, dobrze, przepraszam, zaraz do pani Magdy wrócę. Ale nie, już, już wracamy. Ale dopiero teraz doczytałem, wiesz? Ale jestem gapa yy, straszliwa. Bo pan Darek pisze PS, już wiem, który pan Darek, już, już kojarzę. Panie Darku, kojarzę pana PS. Doszły te nasiona z UK... I między innymi wieczornik Alba mogę porzucić, jak mi zostaną. Tak, za to moimi plecami. To jest, do mnie. Za to jest moimi, do mnie. Za moimi plecami takie znajomości, ja nie wiem, po prostu zrezygnować. Tak, bo ja sobie przypominam, wiesz co, to było ponad miesiąc temu chyba, bo wówczas kwitły wieczorniki damskie, a u, u ciebie i u mnie też są te odmiany Alba białe. I pan, pan Darek to Darek ma szczęście, bo w właśnie... to w ogóle nie ma nasion Nie wiem skąd on je znalazł, ale ja dzisiaj byłam w szkółce To pustki po I pan pustki. Darek pytał właśnie o nasiona Wieczornika damskiego Alby Więc ja powiedziałem, że ja nie wiem Bo mi się sam rozsiewa Po prostu ja nie mam e, Takich, takich e, nasion e, I u ciebie wiem, że też sama się e, Sam się wieczornik ten Alba rozsiewa Więc też nie masz e, e, Nasion na podorędziu, nie siejesz przecież co roku Wieczornika damskiego znaczy, co roku tak dobrze nie siejesz. I proszę bardzo, zdobył. Panie Darku, jest Pan wielki. Panie Darku, ja również pozdrawiam, tylko przypominam, żeby wtedy nie uprawiać w innych wieczorników. wieczornika fioletowego, ani różowego, ponieważ one się wszystkie pomieszają w końcu i będzie Pan nawet tak będzie pan zbierał nasiona potem z białego, tak. to będą niestety nasiona prawdopodobnie już kolorowe, dlatego trzymać się tylko albo, jeżeli uprawiacie w ogrodach rośliny białe, z których chcecie zdjąć, znaczy zabrać, zebrać nasiona, oczywiście z tego samego gatunku, na przykład jak kosmos, mhm. albo coś, albo Albo, albo pomóc scenie. się rozsiać, albo pomóc, znaczy pomóc Sami sam oni się, się same rozsiały. Mhm. No tak, ale nawet się same rozsieją, jeżeli będą inne kolory, to i tak, no to tak one się pomieszają. Się tak? mhm. Także mhm. to jest bardzo mhm. ważne, o tym pamiętajcie. Dobrze. Mhm. No dobrze, to teraz do kapusty dochodzimy. E, do pani oczywiście... Magdy. Mhm. Mhm. No mów, mów. No nie no, właśnie powiedziałam, ja widziałam bardzo piękne zdjęcia, pani Magda przysłała, jak super wszystko wyrosło, ale to tam też wcześniej widziałam zdjęcia, jak oni tam z mężem tułali przy tym ogródku, budowali rabaty wzniesione, właśnie... A nie mu się tułali? Tyrali. A nie tułać? Tyrać. Tułać tu. się można... Ty się tułasz po tej Wielkiej Brytanii, za granicą gdzie się tułasz. Rozumiesz? No, nie tułam Jesteś się na tułaczce. Bradiaga taki, wiesz, co tam się tuła gdzieś tam. No dobrze. Bradiaga, Jesteś na tułaczce. Jest. No wiesz, ja wiem, bradiacce. dlatego użyłem tego. U, użyłem, użyłem tego. A to jest na tyrali. Na tyrali się na pewno. Bo no, to widać na pewno. było, że było i, 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 i w jakiś biedaki, w jakiś. W ogóle było zimno i okropnie, i tak te zdjęcia były takie, że aż się zmęczyłam, patrząc na nie. Ale mają teraz piękny ogród, więc się opłacało to tyranie mhm. i tułanie po ogrodzie. Ale właśnie tutaj Pani Magda wysyła zdjęcia kapustnych. Ma na jednym zagonie różne kapustne i widzę, że są i chyba jarmurze. tak, to tak. są jarmurze. i to, i obok jarmurzy są jakieś, jakaś to jest jakaś zielenina, że tak powiem, japońska, to są wszystko abrasika, czyli kapustne rośliny, czy to jest, tak, ja, to nie jest chyba rukola, ale to widać po kwiatach zresztą, jak one kwitną. Słuchajcie, Jacku, nie wiem, moim zdaniem, na, ja moim zdaniem to jest, to są pchełki, tak? To są pchełki, tak. No, Kasia mówi pchełki, ja będę mówił pchełki, E, po prostu tak. tak te liście, liście są po prostu pchełki, porażone no, pewnie, przez nie, no Mówi się pchełki, ja za dużo, siedzę, za dużo siedziałam na jednej, drugiej, trzeciej wsi. Chyba mówi się pchełki, tak, Jacku, jak to tam u Was. Nie wiem. W, w u tym, nas mówi się pchełki. Pod u Was może mówi się pchełki. Nie e, wiem, świetnie, wiadomo, nie o, co wiem. Sprawdzić wiadomo na internecie, o co chodzi. Wiadomo o co chodzi w wszystko ważne. wie. W każdym to... razie, co zrobić? Pani się pyta, Magda, Nic. czy są naturalne sposoby, aby nie zjadły wszystkiego. No, szczerze mówiąc. Ale one bardzo... nie zjedzą wszystkiego, one tylko szpecą tak liście. Tak, ale jeżeli Pani nie chce tych, tych całych pchełek, czy tam pchełek, to warto uprawy. Roślin kapustnych, czyli wszystkie rukole, rzodkiewki, yy, brukselki, kapusty, jarmurze, to wszystko, całe towarzystwo, przykrywać yy, albo agrowłókniną cienką, białą, albo taką siatką, o której my często z Jackiem tutaj wspominamy, bo wtedy te piełki, Albo firanką, tylko nie zasłoną, wówczas. ale firanką. Firanką, gęstą, gęstą. Taką <laughs> ani nie eh, najlepiej elastyczną. A nie kurtyną. Mm -hmm. Może być też bawełniane, jak ktoś bardzo y, preferuje, y, że tak powiem, ekologię. No i tyle. Naprawdę. Mm -hmm. To są pchełki. Tak, to są pchełki i, i, i po prostu przykryć siatką. Pchełki nie lubią też... Pchiełki. E, pchełki, pchełki <laughs> nie lubią też, nie pchły, a pchełki, e, nie lubią też wilgotnej gleby. One mm -hmm. lubią sucho, jak jest, więc... więc mm, Dbać podlewanie o to, mu, podlewanie, tak, podlewanie im mnie, a po czym poznać, że są pchełki, to najlepiej w takiej początkowej fazie to, to kiedyś, kiedyś zastosowałem, to jest to jest pyszna zabawa. Jak się tak ręką przejedzie ponad roślinami, ponad ziemią, to widać, jak one skaczą do, 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 do ręki, bo one przestraszone. Wyskakują, chcą uciekać, albo wziąć jakąś taką tablicę lepową, albo czymś posmarować, żeby. żeby zobaczycie, jak przeciągniecie tak nad ziemią, nad tymi kapustymi, ile tych wyskoczy, wyskoczy z, z, ze strachu się przyklei do, tej, do tego, do tej tablicy lepowej, czy do tego, co macie tam e, jakieś, jakieś lep. niesamowite. To są, to są. To, to oczywiście to są takie malutkie kreki. żuczki, tak? To nie są żadne pchły, tylko to są takie maluteńkie no tak, żuczki, które tak. po prostu potrafią skakać. Jak będzie chciała pani Magdo, jeżeli pani będzie chciała, bo ktokolwiek inny jest, identyfikować, to one po prostu są takie malutkie żuczki, jak takie. No nie wiem, ile one mogą mieć. Może. Może ze 4 mm od 2 do 4 mm max. One mogą być mm -hmm. może takie osobniki dorosłe mają tyle. I one mają taką skorupeczkę, taki ten, ten wiesz, ja tutaj nie umiem się wyrażać dokładnie, jakie mają części ciała te, te, te żuczki, ale to jest na pewno żuczek, ale ma taką swoją powłoczkę, taką troszeczkę w, tak ładnie się świeci. Tak nie jest całkiem czarne. Tak pod słońce to jest taka trochę zielonkawo granatowo, czarna, tak? Takie, to, no to są takie małe żuczki skaczące. o. Żuczki <laughs> skaczące. No tak, no tak, tak. To, to, Dobrze, w miarę, w miarę dobrze to Katarzyna opisała, chociaż trochę mi się, to mi się gęba roześmiała. No i dobrze, śmiech to zrobię. Od tego, od, tego, od tego opisywania. Mieliśmy Kasiu, pytanie jeszcze chyba. Gdzieś ale... widziałam Jacku bardzo fajne. Mo mo możemy jeszcze jedno, czy już nie mam czasu? Nie mamy, mamy jeszcze dużo czasu, bo wiesz, nic nas nie goni oprócz producenta. Ja, Jeżeli mówimy o pchełkach, czyli o szkodnikach, ja mam pytanie wiesz, dotyczące choroby. Jak próbuję A, okay. jakoś tak usystematyzować Dobrze. naszą rozmowę, Dobrze. różnie to mi wychodzi, za co przepraszam, no ale, ale staram się jakoś poukładać te, ale te są pytania. Wakacje, tak? Dotyczące. Było, było pytanie na przykład o turkucia podjadka. Co z o, tym robić? O, nie wiem. Nie wiem. Hmm. Wyprowadzić się. Wyprowadzić turkucia. No ale jak? No, ciężko, chyba, chyba beznadziejna walka, ale może sam wyprowadzi się w końcu. To jest bardzo trudny temat, Turkuć, i to trzeba bardzo y, dużo się dowiedzieć, ale wiem, że to jest ogromny problem i to nie jest takie proste, żeby się go pozbyć. Mm -hmm. Zaraz dojdziemy, zaraz um, dojdziemy do tego. Ale są osoby, innych, chyba, jeszcze... które je potrafią złapać. No, pułapki robić takie, prawda? No, bo Też. to chyba tylko jeden sposób, no. mhm. Dobrze, o chorobę, o szarkę, wiesz, bo to jest, to jest właśnie taka w tej chwili, w tej chwili mm, śliwy, powoli pęcznieją, pęcznieju pojawiają się nareszcie widzimy, w tym roku mam bardzo mało śliw, nie wiem jak tam u Ciebie, ale śliwy mi w tym roku słabo obrodziły naprawdę, tak jak czereśnie super obrodziły, jak agresty, porzeczki, wszelkiego rodzaju kolorów porzeczki pięknie obrodziły, truskawki to ze śliwkami w tym roku mam bardzo duży kłopot. Jest pytanie dotyczące śliwek, problem ze śliwkami, pani Violeta pyta. Sądząc po objawach, dopadła je szarka, która spowalta śliwy. To jest taka choroba wirusowa, tak? Mhm, Taki wyrus, wirus, wirus um, śliwy. I wyczytała, że najlepiej byłoby je Wyciąć i spalić. I pyta, czy naprawdę nie da się ich uratować? No i w przypadku szarki, no niestety nie da się ich uratować. Tak, to prawda. I niestety, to prawda, pani Violeta, te drzewka mają już 5 lat. Ja wiem, że to jest szkoda. Bo ja odpowiadałem na tego maila już bezpośrednio znaczy do, do, do pani Wioli. Myślałem, że to są świeże drzewa, więc, więc prosiłem nawet, żeby zawiadomić szkółkę, w której kupiła pani te śliwki, jeżeli, jeżeli to jest rzeczywiście szarka. No bo szkoda, żeby poszły gdzieś zarażone rośliny do innych właścicieli ogrodów czy ogrodów działkowych, no bo szarka jest jednak taką groźną chorobą mhm, no tak. śliw. To jest, to jest choroba wirusowa. Mszyce bardzo się przyczyniają do tego, żeby roznosić tę chorobę i żeby ona wnikała w, w roślinę. I, I wówczas, jeżeli kupujecie i posadzicie świeżo i zobaczycie, o kurczę, te liście mówią, że to jest szarka, to znaczy, że warto powiadomić także sprzedawcę te, tego, tego, tej tych, tych sadzonek, tak, żeby, żeby uprzedzić, no bo to rzeczywiście trzeba wykopać, spalić, nie ma, nie ma się trzeba pozbyć się tych drzew i nie można myśleć, że jeżeli mam, nie wiem, tam jedno, dwa drzewa, śliwy, jakieś chore, to dosadzę obok jeszcze coś zdrowe, tak, nie, bo, bo, bo szarka, no niestety, mm, będzie się przenosić, trzeba po prostu wyciąć i wtedy można myśleć o dosadzaniu czegokolwiek innego, tak, ale nie, ale na, na, razie, na razie pierwsza rzecz usunąć drzewa, które są porażone mm, szarką. Tak, i no, oczywiście przy wyborze materiału, to tak jak Jacek mówi, bardzo trzeba się mocno kierować tym, żeby, no niechcący nie przynieść do domu, przede wszystkim ze szkółki, tak? Ten materiał szkółkarski musi być wolny od jakichkolwiek chorób, bo czasami nawet to nie jest wasza wina, że coś zachoruje. No i też, jak Jacek mówi, bardzo ważne jest, że mszyce przynos przynoszą tą chorobę. Dlatego też trzeba dbać o rośliny w taki sposób, o którym my opowiadamy wam już od dłu długo, 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 jak dbać o rośliny, żeby były zdrowe, żeby właśnie przy okazji... Nie nie używać chemii w ogrodzie, bo właśnie takie rośliny, które na przykład rosną chemicznie, czasami mają bardzo szybkie przyrosty nienaturalne, duże, dużo szybko liści, takich miękkich. Tak, tkanych, tak, właśnie ta saletra amonowa, ten mocznik dokładnie. stosowany, czyli, czyli duże ilości azotu powodują szybkie przyrosty tych młodych pędów, a te młode pędy to są po prostu. Mięciuteńkie, delikatniuśkie, bo smaczniusie. No i wtedy mszyca, myśli, kurczę, co ja będę gdzieś szukać i zdzierać zęby na starszej roślinie. Jak ja mam tutaj takie ładne, wypędzone rośliny, mięciutko idę tutaj ssać. Tak jest. No i też są oczywiście różne odmiany, dlatego może jak pani będzie kupowała teraz kolejną śliwę do ogrodu, to starać się poszukać odmian, które są odporne na tą chorobę, bo są takie odmiany śliwe. To wszystko jest mm -hmm. do pokupienia. Mm -hmm. tak. Kasiu, y, y, mamy, jeszcze, mamy jeszcze kilka pytań, ale spróbuję połączyć niektóre ze sobą. Ym, pani Aneta nie może sobie poradzić z powojem polnym. Występuje na jej działce. Pojawia się w różnych miejscach. Tak, tak? W warzywniku specjalnie założyła z tego powodu rabaty wzniesione. Dała warstwę kartonu odgradzającą od spodu nie dało to stuprocentowego efektu. Powój znalazł sobie drogę i rośnie w miejscu. Ale to, miejscach. to kilka lat, jak pani będzie ściukowała co roku tak grubo, to on po kilku latach zniknie w tym miejscu. Ale ogólnie powój ma to do siebie, że ma bardzo, bardzo kruche korzenie, więc bardzo delikatnie powój trzeba po prostu regularnie wykopywać widełkami z korzeniem, albo tak jak pani mówi, ten sposób non-dig jest dobry, ale to nie będzie w pierwszym roku 100%. Ja mam w tym roku nową rabatę, która była na, tak, na takim miejscu, gdzie był problem z, z perzem i on tu i w mi cały czas wychodzi, ale z każdym rokiem będzie łatwiej, poza tym będzie łatwiej to wyciągać z tej ziemi, tak? Także to i tak się opłaca, to trzeba troszkę poczekać. A mhm. tam, gdzie nie ma tego czego. Bo, 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 pani, bo pani Alina Aneta, przepraszam, przymierza się do założenia takiej rabaty preriowej, bylinowej i, i sama jest przerażona. Myślał Boże, będę musiała pielić ten powój przecież. Nie, to, co najlepiej, roku. to najlepiej, jeżeli pani ma możliwość, to takie miejsce pod rabatę na rok. Przygotować przykryć, wcześniej. Tak, przy, ale po prostu przykryć to, całe to, całe miejsce, cały ten kształt yy, przykryć czarną folią, tak, ale nie żadną agrotkaniną, nie żadną agrotkaniną, tylko folią. I wtedy wszystkie chwasty, które są pod spodem, to na pewno pani pięknie wymrą. Mhm, czarną taką, jak są na te, na, na silosy, nie, te, te takie, taką rolniczą, taką grubą, grubą, przede wszystkim grubą. tak e Mm -hmm, mm -hmm. I jeszcze jedno y, pytanie dotyczące właśnie takich uciążliwych y, y, chwastów, bo w warzywniku dopiero założonym w tym roku, y, pań, nasza słuchaczka ma po prostu łąkę ostu. Łąkę rozumiesz? Jak z tego skutecznie się pozbyć? Na wiosnę chce zrobić pani podwyższone grządki, ale obawia się, że ten oset po prostu ją zabije. No ale ja nie wiem, pani ma, y, założyła warzywnik na oście. Bo ja nie Wiesz wiem, co, co było No wcześniej. po prostu. No pewnie wcześniej, wcześniej był jakiś nieużytek. E, przekopała zapewne, założyła warzywnik, no i powyłaziły osty. E, I uporczywie, jak rozumiem, pomimo tego, że są wyrywane, wracają. No to, ja, to jeden sposób jest taki, żeby po prostu teraz tą całą działkę zostawić i też przykryć no, ją, tak? Oset w ogóle jest rośliną, to nie jest roślina wieloletnia. On się pięknie sam rozsiewa. On ma faktycznie, pod, ma kłącza pod ziemią, ale on, jeżeli będziemy go, nawet, nawet jeżeli będziemy go usuwać mechanicznie, na przykład pod kaszarką przez parę lat z rzędu, to on i tak zacznie umierać, tak? Oset. Ale ja myślę, że to, 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 jest, to jest poważna sprawa. To, to wtedy albo po prostu wszystko trzeba będzie przykryć i tylko no bo to jest to jest dłuższy temat tak jak jest łąka ostu i na tym zakładamy warzywnik no to jest dłuższy mm -hmm. temat nie wiem do jakiego mm -hmm. ile mamy czasu żeby tutaj na takie coś odpowiedzieć ale no mówiliśmy prawda też o zakładaniu warzywników z podwyższonymi rabatami na miejscach gdzie są chwasty więc nie wiem tak, tak, ale ta porada, którą wcześniej dajesz, tą czarną folią właśnie przykrycia do, tych, do tego powoju, prawda, to bardzo podobnie można zastosować w przypadku ostu i w przypadku wszelkiego innego, wszelkich innych uciążliwych chwastów. Ja opowiadałem, czy, czy ty opowiadałeś, pewnie, pewnie oboje opowiadaliśmy o szklarni, tak i o, o tym, że w pierwszym roku e, po prostu położona tkanina czy włóknina na, na, ten, na, na podłodze szklarni uprawa pomidorów w worku po to, żeby pozbyć się perżu albo i, i, no i, tak, I nie ma tak. perżu, tak? No w tym sensie, że, że po prostu zatłuczemy go tym, że on nie wyjdzie na zielone i nie będzie mógł karmić swoich korzeni, skąd tak, te korzenie zgniły. Dokładnie, i nawet I tak jeżeli będzie. Tak samo z tak samo z tym powojem. Tak, i nawet jeżeli będzie raz na jakiś czas coś wychodziło, to ona będzie już tak osłabiona po kilku latach, że nie, nie przeżyje. No może ja pani dam taki w trzech słowach dosłownie przepis na taki warzywnik, tak? Mhm. To teraz oczywiście wszystko, jeżeli pani chce założyć rabaty wzniesione, to teraz wszystko trzeba y, przygotować w ten sposób, że. Ten, ten teren, no nie wiem, mam nadzieję, że on jest równy, tak, ale ten, ten, ten cały oset, to wszystko wykosić do samej ziemi, wszystko to przykryć y, najlepiej też plastikiem. I na przykład, tylko wykopać dziury w plastikach tam, gdzie pani będzie stawiała wzniesione rabaty, te, te wzniesione rabaty, porządnie, tylko te miejsca, gdzie są wzniesione rabaty, porządnie um, widłami, spróbować powykopywać te wszystkie um, korzenie ostu i tak to wszystko wyłożyć jeszcze grubym kartonem do tego wyrzucić warstwę 20 dwudziestocentymetrową y, kompostu, ziemi, cokolwiek Pani będzie chciała użyć do wypełnienia tych, tych rabat i jeżeli będzie Pani, to na pewno ten oset znajdzie miejsce tu i ówdzie, żebyś wyjść, ale to już będzie o wiele mniej tego i będzie łatwiej sobie z tym radzić i po kilku latach, nawet jeżeli te kartony już zgniją i ten oset będzie próbował przechodzić po, mm, od dołu, no to oni po prostu będzie bardzo łatwy w, w usunięciu. Ale najlepiej by było tą całość przykryć czarną, właśnie tą folią. No ale jeżeli pani chce od razu, prawda, no to taki przepis jak podałam. Mm -hmm. Okej, okay, kolejne pytanie. Kolejne pytanie dotyczące no, bardzo bliskiego tematu, czyli, czyli warzywnika, gdzieś z zagonów. E, warzywnik: pytanie o zielony nawóz i o uprawę nondik. E, tak, Wie, czyli zielony nawóz jak popłony, po jak koniczyna, wyka, gorczyca, facelia, nie wiem co tam jeszcze, łubin, tak? Mhm. E, I uprawa noldig. Jak to zrobić, tak? Na przykład wysiewać, no to wiadomo, jak już zajdą główne plony, to wtedy możemy wysiewać. Ale rośnie zielsko. Co z tym zrobić? Przecież nie możemy przekopać. A w zielonym nawozie chodzi o to właśnie, żeby przekopać, żeby tę zieloną nie, masę zmieszać. Nie, niekoniecznie. Nieprawda. Nie zmieszać. Ona spokojnie Może, no, sobie... Tak, tak, tak. No właśnie bardzo dobrze, że... No, ba... <laughs> Bardzo dobrze, że tu Ja mówię podręcznikowo, jak jest zmieszać zieloną masę. Uprawia się rośliny, które dają dużą zieloną masę, tak facelia na przykład, bardzo ładnie przyrosty ma zielonej masy, czy nie wiem tam inne rośliny. I żeby, żeby przemieszać, nie trzeba tego przemieszać. Właśnie zaczęła się odpowiadać. Bardzo proszę. Tak, to jest kolejny mit, kolejny, kolejny podręcznikowy mit, jak najbardziej. Słuchajcie, najważniejsze, tą nazwani, najważniejszą swoją rolę te y, zielone nawozy i tak spełnią, ponieważ spowodują tą niesamowitą rzecz, którą powodują ich korzenie w ziemi, tak? A korzenie mhm. zostają, więc nie ma żadnego problemu. Mhm. Góra też zostaje i ona przeniknie po prostu do ziemi. Jedyne co, to po prostu jeżeli macie czas i możliwość, to po prostu te e, zielone nawozy dobrze by było po prostu przyciąć nad ziemią, tak? E, zanim one zakwitną, tak? Tak mhm. naprawdę powinno być najlepiej, bo one wtedy są jeszcze niezdrewniałe nie, nie te łodygi, na przykład faceli robi się dosyć zdrewniała, prawda, jak zaczyna kwitnąć. Tak. Ale jeszcze delikatne zielone łodyżki. Jeżeli zrobicie, jeżeli będziecie przycinać te zielone nawozy, zanim jeszcze zakwitną nad ziemią, to one bardzo szybko przegniją i będziecie mogli już wkrótce sadzić. I nawet niekoniecznie w zimie, ale latem w, norm, w takich porach roku, kiedy nie ma jakichś strasznych rzeczy, a jeżeli pozwolicie tej faceli, na przykład, żeby zakwitła, albo jakimś innym roślinom czy łubinowi, żeby one zakwitły, zdrewniały, to też obetnijcie nad ziemią. Po prostu takimi nożycami do żywopłotu. I wtedy niech sobie to wszystko zimą pięknie wszystko się zmrozi, przegnije i na przyszły rok będzie fantastycznie naprawdę zupełnie, tak samo jak nie ma żadnego potrzeby, żeby w ogóle przekopywać ziemię, tak nie ma potrzeby, żeby przekopywać nawozy zielone, i tak samo nie ma potrzeby, żeby wykopywać plony, tylko tak jak zawsze z Jackiem mówimy, po prostu wystarczy je obciąć cekatorem nad powierzchnią gleby. To prawda, ja w tym roku, chociaż nie w tym roku, w ubiegłym roku, jako poplon na jednym z zagonów wysiałem właśnie facelię. Wysiałem facelię i po prostu polecam, jeżeli wysiejecie facelię albo wysiejecie łubin. Ja nawet nie chciałem, wiesz, Kasiu, tej facelii no nawet, Tak, można Jesienią, wziąć. po prostu wziąłem i przysypałem to kompostem. Dokładnie. I ona po prostu nie dostała słońca i po prostu zgniła, znaczy zgniła, rozłożyła się pod spodem, tak? tak? To tak, jakbym ją przekopał trochę, zwróćcie uwagę, no tak, e, tak? No bo, bo, bo jest ona po prostu pewnie. znalazła się pod ziemią facelia, zielone, zielone pędy faceli znalazły się pod ziemią i koniec nie ma słońca, nie ma, nie ma możliwości rozwoju przyszła zima i ona przegniła. I tak samo można zrobić z łubinami tylko, że łubiny raczej zachęcałbym do tego, żeby ściąć, bo, bo one są większe, wyższe niż facelia. No, wielka facelia mi nie wyrosła, bo późno wysiałem, tak? No tak bo to, to po prostu zrobiło się miejsce, nie miałem pomysłu co, no to wysiałem facelię. A jak macie jakiś pomysł, to siejcie poplony, albo siejcie rośliny, które wam przezimują przez zimę, Są sałaty zimujące, przez jesienią się sadzi, szpinaki. Jest wiele, wiele odmian roślin, które już można wysiewać jesienią po to, żeby były wiosną wcześniej możliwość zbioru. Ale jeśli myślicie o zielonych nawozach, to myślcie właśnie w taki sposób. Siejecie, wyrośnie, jak nie dorośnie do kwitnienia, to super, po prostu większe rośliny możecie trochę ściąć, mniejsze nie musicie i kompletnie Ściółkujecie kompostem jesienią, to co zawsze Katarzyna mówi, tak na koniec. Jesienią wyściłkować dobrze, żeby ta e, ściółka przeleżała przez zimę, i wiosną możecie w to siać, w to sadzić. Macie znakomicie przygotowany zagon e, warzywny. Nie polecam tylko e, pod e, kapustę zielonych nawozów, ale to ze względu na to, że kapusty nie lubią tych kieszeni takich powietrznych, tak? takich takich suchych, pustych pustych miejsc i trzeba dobrze ucisnąć, jak się sadzi I rośliny tak zawsze, kapustne. Tak. I tak trzeba ucisnąć porządnie. I tak trzeba ucisnąć, a wiesz, a czasami jest tak, że ten zielony nawóz nie do końca rozłoży się do wiosny, mhm. są różne wiosny i mogą stworzyć się puste przestrzenie, więc ja do, do kapustnych, do, do uprawy roślin kapustych nie zachęcam do tego, żeby, żeby jesienią wcześniej sadzić rośliny na zielony nawóz i żeby one przez zimę przegniły. Lepiej powapnujcie przed kapustnymi dolomitem, posypcie taki zagon, niż będziecie sadzić rośliny zielone. Ja osobiście uważam, że przekopywanie nawozów zielonych jest mhm. nie tak, jest, jest, bardziej, jest gorsze niż nie przekopywanie. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Słuchaj, y jeszcze zostało nam prośba o, o odcinek o, o roślinach, które na glinie, bo robiliśmy o lekim, y lekkiej glebie. Powiemy o glinie, dobrze. Ja pamiętam, powiemy, powiemy o roślinie. Obiecywaliśmy to już, prawda? Już raz obiecywaliśmy, że zrobimy o odcinek. No, tak. Nie pamiętasz? Tak, ja pamiętam. Bije się w piersi. Słychać? Coś było, tak mhm. e, słuchacie. Zrobimy, zrobimy odcinek e, o glinie, ale teraz e, duży temat, duży temat dotyczący żywopłotu. Mhm. Pisze do nas pani e, Marta, pani Marta. Pisze w sprawie żywopłotu swojego pierwszego, większego wyzwania w ogrodzie, e, którego e, nie chce mówiąc prost. Schrzanić. Mhm. Stali się właścicielami w zabudowie bliźniaczej na przedmieściach Wrocławia i mają ogród przydomowy około 150 metrowy. I to jest to. I chciała obsadzić tujami, wyobraź sobie, nasza słuchaczka. Ale zaczęła nas słuchać. Super. I odwróciła się, zmieniła się ta wizja ogródka i w ogóle roślin. I ma pytanie dotyczące, jakie rośliny wybrać na wąski żywopłot formowany w wysokości mniej więcej 1,80 m, czyli na wysokość człowieka, działka nieduża, a w przyszłości chce na niej upchnąć rabaty, drzewka. Dlatego nie chce, by żywopłot zabrał dużo miejsca. I dotychczasowe pomysły były takie. Bóg lub grab sadzony z odkrytym korzeniem, e, tak, w jednym rzędzie, e, pytała w szkółce, Pani nasza słuchaczka, ale już miała odpowiedź, że nie mają, bo się rośliny nie przyjmują. Szukam w leśnych szkółkach, P ty, Pani. No, wydaje mi się, że, że przyjmują się rośliny. Znaczy, może teraz, Buki, może, może teraz nie mają, bo teraz o tej porze roku faktycznie się nie sprzedaje. Trzeba szukać tych roślin pomiędzy październikiem a kwietniem. Jesieniu. E, ja tak. proponuję jesienią jesienią, dlatego że jak kupicie jesienią, to nawet możecie ją uprzechować, zadołować, czyli zakopać korzenie same w taką wiązkę, wiązkę związać rośliny, zakopać, e, tylko korzenie i przetrzymać je do wiosny. Najlepiej jesienią Wtedy jest największy wybór, tak. moim I zdaniem. I naprawdę nie ma sensu w ogóle słuchać też czasami porad, bo ludzie mówią to, co im wygodnie. Poradę. Tak, zrobiliśmy specjalny odcinek o żywopłotach i zachęcamy do żywopłotów grabowych, bukowych, ale pani pyta też o laurowiśnie, ale boi się, że nie przetrwa zimy laurowiśnia. No tak, ja niestety moje doświadczenie jest takie, że te laurowiśnie czasami parę lat mogą, przeżyją, ale potem padną i to tak brzydko te liście brązowieją. Poza tym one będą dosyć, nie będą wąskim em, em, żywopłotem. Laurowiśnia, która ma dotrzeć do 1,80 m, to raczej nie będzie tak mogła być formowana, żeby była tak, tak jak jak chuda mhm. tak jak na przykład grab. Grab mhm, lub bóg, m. ale chyba grab będzie lepszy, bo grab jednak od dołu się bardzo, bardzo zagęszcza, za gęsz, za i wtedy musi pani naprawdę zadbać o to, żeby on był bardzo gęsty na dole, jeżeli on będzie taki cienki. W związku z tym, tylko i wyłącznie sadzone z otwartym korzeniem. Sadzonki koło siebie dosłownie co 20 cm, nie rzadziej czyli około 10 sadzonek na jeden metr bieżący. Ale w, bo w dwóch rzędach sadzone. To znaczy Kasia, dlatego liczy 10 rzędzie, sadzonek. Nie? dlatego, dlatego A, Kasia liczy tak. 10 tak, tak, sadzonek, tak, tak, bo w dwóch nie, rzędach chcę mm -hmm. posadzić. Tak. A jeśli w jednym rzędzie, to 5 na metr. 5 na metr, ale naprawdę nie, nie bać się tak, tak blisko siebie sadzić, i później w pierwszym roku, pierwszego lata. I zaczekaj, kupić najlepiej, polecam. Takie sadzonki wysokości od 80 do metra dwudziestu. Tak jest. Mhm. To są ale, takie patyczki. patyczki. Patyczki z korzeniami oczywiście, ale takie, takie chude. Takie, to są zazwyczaj no, Pojedynczy, pojedynczy tak. pęd mają tak naprawdę. Mhm. Tak, i to posadzić... Y od października do kwietnia bardzo dobrze taki, taki żywopłot sadzić właśnie w kwietniu i później już pani zobaczy w czerwcu w lipcu że te sadzonki się przyjmują, bo mają ładne zielone listki i w lipcu ja bym wzięła znaczy, bezlitośnie powinna działabyś. naprawdę pani wziąć nożyce do żywopłotu i przyciąć do 1 trzeciej wysokości nad ziemią i wtedy on się fantastycznie rozgałęzi od samego dołu i potem i taką szybko będzie rósł, ale nie Słyszy będzie Czy pani, pani Marto Dwie trzecie rośliny pani wyrzucić musi. Dwie trzecie, czyli nie tak. przycina pani o jedną trzecią, tylko zostawia jedną trzecią rośliny w ziemi. No, szczególnie, że ten żywopłot, tak jak mówiłeś, Jacku, on jest pomiędzy 80 cm a 120 także on nie będzie równiutki po posadzeniu, on będzie wyżej, niżej, wyżej, niżej. Więc tak, to tak. chodzi o to, że od ziemi musi być równy, bo też miałem kiedyś pytania, czy ma to być każda osobno, tak? Przycięte tę jedną trzecią, czy dwie trzecie od góry. Nie, równy, on ma być równy po przycięciu. No, pff, pod sznureczek, tak? Bo to będzie potem yy, strzyżony. W pierwszym roku to przesadzam, że pocznu ale... No powiedzmy, ale, żeby, ale... Miał, żeby miał, żeby po, przycię... po, po przycięciu, żeby miał około 40 cm wysokości. No dokładnie, Maxu. więc tam od połowy do jednej trzeciej tak. wysokości zostawiamy, w zależności to jakie, jakie tak. sezon. I, I oczywiście dalsze... i będzie, tylko chcę pani powiedzieć, że będzie, mhm. im, im będzie pani go, im, jeżeli pani go będzie... Musi, musi być oczywiście wy, wyściłkowany, bo nie może być żadnych chwastów, tak? Mhm. On potem już nie będą rosły chwasty, chwasty pod spodem, ponieważ on będzie zacieniał te chwasty, ale na początku. I jeżeli będzie pani podlewała regularnie latem, tak, w tym suchym okresie, to tym szybciej on będzie pani rósł i warto podlewać przez pierwsze dwa lata, potem nic nie trzeba z nim robić, tylko oczywiście przycinać. Można położyć nawet taki ten linię krokującą. Tak, mhm. Ale pani pyta też o inne rośliny i to jest fajne, że, że możemy odpowiedzieć, bo wiele osób pyta też o inne rośliny. Na przykład, o Laurowiśnie powiedzieliśmy, się, powiedzieliśmy, że może nie przetrwadzimy. U mnie Laurowiśnie. Nie, nie będzie formu... Dostałem kiedyś Laurowiśnie. Może ktoś chce Laurowiśnie naszych słuchaczy, bo muszę z ogrodu wykopać, bo kiedyś dostałem w prezencie Laurowiśnie. No i rośnie, ale rośnie w miejscu takim, wiesz, schowanym za, za cisznym, za gdzie nie gdzie będzie, wiatr Myślisz wieje. kiedyś, miała 80? Eee, nie, czy znaczy, co, nie wiem, mam nadzieję, że nie, że, że się pozbam, Nie, nie ma szans, Ona w Polsce znaczy, nie dorastają. Że, ją, że ją komuś oddam, tak? One nie dorastają w, w, Polsce. w Polsce do takich wysokości, no mm -hmm. to nie ma szans, naprawdę. Więc la, nie. Inną rośliną jest berberys. Nie, 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 pani, pani Marta, niech pani w ogóle nie idzie w berberys, berberys na żywopłot. Berberys tylko w naturalne żywopłoty, nie, niecięte. Tak, niecięty e, żywopłot, a poza tym... Berberys, będzie pani cały czas pokuta, jak będzie pani Dokładnie. chciała go przyciąć. Ja mam trochę berberysów, ja kocham berberysy, kocham, naprawdę uwielbiam berberysy, ale to nie jest roślina łatwa w sensie takiego cięcia. Zawsze wyjdzie pani podrapana z takiego berberysu. Pęcherznica. Ha, ja mam żywopłot pęcherznicy, ale nie jest to wąski. Yy, I to żywopłot. nie jest w ogóle żywopłot. I to, i, to nie jest, I to nie jest taki, żeby, żeby właśnie e, e, ciąć to. Tak? Znaczy, pęcherznica cięta, ja wiem jak wygląda, bo na wielu rabatach takich mińskich uprawia się pęcherznicę e, ciętą, ale jednak najpiękniejsza jest taka naturalnie prowadzona Dokładnie, pęcherznica, tak. która zakwitnie, która zwabi pełno motyli. Ja mam, ja mam przy ogrodzeniu ja wiem, że Kasia mówi, że to nie jest żywopłot, ale ja, ja mam wiem, żywopłot z pęcherznicy. <laughs> I ostatnio rozmawiałem z sąsiadem i mówiłem do sąsiada, że jakby coś, to żeby sobie ciało, te gałęzie, które wyłażą na jego stronę śmiało i odważnie. I on mówi: i on mówi na razie nie, na razie nie, bo za chwilę zakwitną i będzie tyle motyli. Nie, nie, na razie nie. Także pęcherznice zwabia zwabiają. Dereń na żywopłot, no to tak jak z pęcherznicą. To, to nie. Nie, nie do cięcia, tak? To znaczy, w tym sensie... żadna z tych roślin nie ma takiego y, nawyku rośnięcia, takiego zwyczaju rośnięcia. Zagęszczania się takiego. Jak mhm. y, grab na przykład, tak? Bo, bo to wszystkie rośliny będą rosły tak, jakby z jednego punktu, będą tak jak powiedzmy y, trójkąt, tak? stojący na swoim ostrym kącie, będą się rozgałęziały do góry, tak? A, mhm. no, a, a ten grab jest zupełnie inny. To będzie faktycznie zielona ściana od ziemi. I jeszcze cis nam został na, na koniec. Cis też jest bardzo fajny, ale cis będzie gęsty, jeżeli to będzie działka otwarta, jeżeli nie będzie zacieniony. Jest też droższy, jeżeli chodzi o sadzonki. Dużo droższy. Moim mm -hmm. zdaniem jest dużo e, droższy. Tak. E, e, pani pisze, że jej mąż, pan Piotr, nie chciał słyszeć o liściastych, więc ona podpisała oświadczenie, że będzie grabić liście i pójdą na ściółkę, więc ma nie ma co grabić, światło. nie ma pan się w ogóle czym przejmować. Dokładnie, z tego, z tego grabu dużo liści nie będzie, dlatego, że one zostają na zimę, wiszą w na tym grabie przez zimę, więc już są same w sobie wiatrochronem zimowym, także i przed ciekawskimi oczami sąsiadów. I przed wiatrem, tak? E, no, to już powiedziałem, wiatrochronem przecież powiedziałem. Tak, i przed wiatrem. Ja mam obsesję na punkcie wiatru, bo ja mam tutaj wszędzie wiatr. A wiatrochron to jest co to jest, powiedz mi? Nie, no dobrze, dobrze, ale ja to tak myślę. To ja nie, ja nie mówię, że coś źle mówisz. <laughs> Okej, okay, i nie trzeba tego grabić. Znaczy, w tym sensie, że jak pojawią się liście, to niech pani je wgrabi pod grab. Niech pani wgrabi, podgrab te liście. To znaczy, niech one będą ściółką. ściółką. Podgrabem. Pod grabem. I od wiatru. I ostatnie pytanie: w jakiej odległości od siatki sadzić te rośliny? Sadzić te graby? No, zaraz jest moja magiczna linijka od siatki. No, ja myślę, że, że ten grab, jeden rząd na pewno będzie potrzebował 40 cm, prawda? Więc 20 cm od siatki minimum. Mhm. Ale i tak będzie przerastało, jak ktoś nie będzie tam tego obcinał Tak, sklepie. ale z drugiej strony pani ma dostęp do tej siatki, więc nie jest to dla niej e, żadne e, zmartwienie. I na koniec. Czy pani ma jakieś pytanie jeszcze? Ja. No. Ach. Bo ja już mam ostatnie pytanie, na które Chyba chciałbym. Nie mam. Pytanie, może złe słowo. Ostatnią, ostatnią wiadomość którą otrzymaliśmy. Znaczy nie to, że ostatnią, tylko że jedną, jedną z wiadomości, które otrzymaliśmy. Pisze pani Agata z Golęczewa, że chciałaby z całego serca podziękować za różne materiały, jakie tworzymy, edukując ludzi o uprawie ekologicznej. Pani Agata ma 24 lata, studiuje architekturę już na finiszu. I wraz z przeprowadzką do nowego domu tej wiosny, ogrodu z dużym, domu z dużym ogrodem, i w związku z epidemią, tak jak mówiliśmy, Kasiu, ogrody za zostały zadbane przez epidemię, wciągnęła się najpierw w podcast, potem w pracę nad ogrodem wraz z rodzicami, tak? E I po prostu, no, dzięki, e e no, Tobie głównie, tak? Zmieniła podejście do tego wszystkiego, do, do, do tych ogrodów, i nareszcie e, może prowadzić rozmowę z rodzicami, którzy mają wykształcenie ogrodnicze na poziomie, jak pisze. Pani Agata w sprawach ogrodowych. Sama zrobiła sadzonki, pikowała, przesadzała, podlewała, wybrała też dobre miejsce na rabaty wzniesione na kompost. Wszystkie Państwa uwagi były argumentami w moich ustach w rozmowie z rodzicami. Cieszę się, że widzę, że widzi te rozwiązania, bo one mają sens. Słuchaj, no to nie ma tutaj żadnego pytania. Mail jest bardzo długi. I, i jak ja go otrzymałem myślę sobie no gdzie jest pytanie bo zazwyczaj jest tak gdzieś na początku tych maili, że jest e, bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy, a potem a na końcu jest pytanie. Tutaj nie znalazłem pytanie, na koniec jest tak podcasty są super lekturą w odskoczni od codziennych zajęć. Naprawdę czuję, że mój ogrodniczy e, skill set w czasie kwarantanny e, urósł bardzo i cieszy mnie to, bo Taka podstawowa umiejętność, która się zawsze y, przyda. Skills, jak najbardziej. Takie, takie wiadomości dla mnie, bynajmniej Jacku, nie wiem jak ty myślisz, ale zawsze były bardzo ważne, ponieważ my tutaj widzimy siebie nawzajem. Tak samo, jak pracowaliśmy w radiu, czy jak nagrywamy vlogi, czy jesteśmy w jakimś um, programie telewizyjnym. Bo nie po, widzimy. Was, z ludźmi, nie? Ale mhm. nie widzimy was. Wy widzicie nas, ale my was nie widzimy. My, my zapominamy, że możemy tak fantastycznie wpłynąć na wasze życie, na wasze w ogóle pode podejście do natury, do roślin i na to, że w w wasze życie zrobi się fajniejsze, takie bardziej no, trochę ciekawe, no bo naprawdę można się spełnić właśnie też uprawiając ogrody, także bardzo, bardzo dziękujemy za takie informacje, bardzo serdecznie pozdrawiamy, jestem bardzo dumna, że ktoś dzięki mnie może um, prowadzić dyskusję z profesjonalnymi ogrodnikami, którzy oczywiście z, rodzicami, są, z rodzicami, tak, rodzicami, jeżeli też no i też z innymi, to też bardzo ważne, bo inne pokolenia też niestety, to jest też fakt, w Anglii, wszędzie tak jest, I te pokolenia inne niestety troszkę miały inną e, szkołę ogrodnictwa, taką troszkę bardziej tradycyjną, te wszystkie y, dla nich nowe rzeczy, y, właśnie jakieś takie non-dig, czy ekologicznie, czy że nie trzeba używać nawozów, czy, czy, czy nawozy naturalne, czy to, czy siam to, czy wozić y, obornik z mężem żony, znaczy mężem żony, samochodem, samochodem, żony. Żony, samochodem żony, to może niektóre osoby po prostu nie chcą tego w ogóle słuchać, ale to. No, y, to można i fajnie, że dużo osób chce, chce się w to bawić, bo naprawdę warto. No sami widzicie, ja tu na własnej skórze wyczuwam, jakie zmiany klimatyczne nastąpiły i ogrodnicy, ja też dostaję wiadomości od naszych słuchaczy, że właśnie też ogrodnicy zauważają, jak bardzo zmienia się pogoda, jak każdy rok jest zupełnie inny. I to nie jest tylko tak, jak dzisiaj rozmawiałam ze znajomą przez telefon, Magda mówi, no, że będzie cieplej. To nie tak do końca, że będziemy mogli sobie uprawiać nagle palmy w ogrodzie, bo wszystko będzie fantastycznie, ale w związku z tym, że Atmosfera się na przykład ociepla nawet o to pół stopnia czy o jeden stopień, to kończy się to tym, że oczywiście wszystko się bardziej miesza, jest cieplej i jest wietrzniej. I ja przez ten wiatr tutaj już cierpię. Od kilku lat zaczęły się mocne wiatry na farmie, na której mieszkam tutaj w Anglii. Jest mi naprawdę ciężko uprawiać ogród właśnie w takich warunkach. Dlatego fajnie, że mówiliśmy na zakończenie o tym żywopłocie, który nasza słuchaczka wybiera, przebiera. E, bo te żywopłoty, czy te płotki, które budujemy z różnych przecież materiałów, czy to z wikliny, czy to z leszczyny, czy nie wiem, czy sztachetowe inne. Zawsze e, pomogą, tak. Tak, to, to są wszystko właśnie te wiatrochrony. E, wiatrochrony, czyli zatrzymujące wiatr, i tak jak powiedziałeś, że masz już dosyć wiatru. Tak, e, wiele, wiele, że tak powiem, trzeba zbudować. Ogrodzeń, wiele budowli, w cudzysłowie oczywiście budowli, które zatrzymują wiatr, które rozproszą nam ten wiatr, które podbiją je do góry, żeby przeleciał ponad roślinami, a nie mocno w rośliny, tak? I nie trzeba wielkich mieć, nie wiem, wielkich żywopłotów, wielkich drzew sadzić, nie wiem, topoli, żeby chronić dwór. Pana Tadeusza Aha. i sędziego przed wiatrem, a przecież już wówczas wsadzono, zobacz, wiatrochrony, tak? Od no, wiatrochrony zawsze wsadzono, bo które zawsze były, ludzie prawda? wiedzieli. O wiatrach, że są bardzo szkodliwe dla ogrodu i dla człowieka. W każdym angielskim ogrodzie sprzed 500 600 300-400 dwustu. Na Litwie to że Pierwsza tak było. Wiatrach. Bo pan Tadeusz, znaczy pan Adam Mickiewicz opisał to w panu Tadeuszu, więc nie tylko w Wielkiej Brytanii twojej tej, nie tylko nie także na Litwie to już znano te metody, i to być może nawet przed Wielką Brytanią. W ogóle Kiedy jeszcze wtedy wyście... nie było w Wielkiej Brytanii kiedy wyście te szklarnie swoje stawiali i inne rzeczy, to myśmy już wiedzieli, że trzeba jeść łyżką i widelcem i stawiać wiatrochrony. A kiedy, kiedy Mickiewicz był w którym roku? Oj, ty przestań taki, maturę zdajesz? Ja ci mogę powiedzieć, ja ci mogę powiedzieć w, którym, w którym roku to stawiać w szklarnie. Ja wiem, to mniej więcej ta sama epoka prawie, że? Epoka, tak na pewno. E Okej, okay. i ostatnie, ostatnie, już naprawdę ostatnie, ostatnie pytanie, bo jest do ciebie Pani Kasiu, mam pytanie czy liście od kosajców po przekwitnięciu kwiatów się przycina? Liście od kosadzców? Nie, tak jak ze wszystkim opowi opowiadamy. Kwiatostany tak, ale liście nie, przy nie przycinajcie ani w liliach, ani w ktolipanach, ani w kosaćcach, ani w żonkilach, ponieważ liście potrzebują jeszcze fotosyntezować i karmić roślinę, tak? Bo przecież e, kosadzce mają takie fajne, gruba grubaśne korzenie. One mhm. muszą nakarmić te korzenie, tak? Jak one zaczną się robić brzydkie już, tak? Potem te liście jak już się nakarmią, zaczną obumierać, to można zrobić im taki przycięcie, jak to się robi tradycyjnie, takiego takie coś, jak to się i tak pora też tak się przycina, czasami, żeby nie miał dużo Taki filiści. trójkącik się robi. Dokładnie, ale tak to nie. Dopiero jak będą brzydkie Chyba, i tak dalej. chyba, chyba, że będziecie zmuszeni albo zachęceni albo cokolwiek do przesadzenia kosajców. Po przekwitnięciu, tak, to, to wtedy jak To wtedy po przekwitnięciu kosajców, jeżeli ale nie będziecie całkiem. chcieli. Nie, nie, nie. Jeżeli będziecie chcieli przesadzić, to przyciąć. No tak wiesz, no nie wiem, nie mam linijki ze sobą o połowę. W takiego właśnie taki trójkącik zrobić. No, no nawet tego. ta jedna trzecia to Po może prostu działać, zmniejszyć. Powierzchnie liści, bo jak przesadzamy, no to korzenie, zanim one się zakorzenią, zanim zaczną dobrze pobierać wodę, to trochę czasu im zajmie. A mając olbrzymie albo duże, duże liście, no to wiadomo, że liście parują, tak? I nie nadąży dostarczać wody roślina swoimi korzeniami, no to przycina się, skraca się liście. Tak, tak wiele, wiele roślin, jak się sadzonkuje, hmm. przecież się robi, tak? Że się skraca, nawet liście się o połowę obcina, takie. Wiele, wiele sadzonek masz na przykład Hortensji. Jak ja sadzonkuję Hortensję, to te duże duże liście to po prostu obcinam bezczelnie na pół i koniec. W Ale poprzek. tak po prostu nie wzdłuż, po nie ma takiej potrzeby. Dopiero tyle sobie mm -hmm. wszystkie No, teraz, teraz na pewno nie. Katarzyna Bellinga, Jacek na naturalnie o ogrodach. Ten odcinek, jak widzicie, poświęcony tylko odpowiedziom na wasze pytania, a że tematów było dużo, pytań było dużo, to troszeczkę tak. I o warzywniku, i o żywopłocie, i trochę o rabacie ozdobnej, i trochę o nawożeniu, i o kompoście, i, i o rodzajach gleby też chyba przez moment mówiliśmy. Tak jest, chyba o wszystkim. Może tylko za bardzo o kwiatkach nie mówiliśmy i o krzewach kwitnących, ale mamy zamiar to nadrobić niedługo. To niedługo mamy zamiar nadrobić. Chociaż ja już się boję obiecywać, jaki będzie kolejny odcinek, bo nam wszystko tak wiesz w ciągu trzech dni, zmieniają się pomysły. Miały być hortensje. Powiem tak, zobaczymy, czy hortensje będą za tydzień. Postaramy się. E, bo tak myśleliśmy o tym, żeby zrobić. E, nawet ja zaproponowałem, że może dziś, ale dziś nie wyszło. Zostałeś przegłosowany. Tak, yy, kobiety <laughs> mnie biją. <laughs> Słuchacze. <laughs> Albercik, kobieta mnie bije. <laughs> no, yy, więc, więc za tydzień zobaczymy. Ale to, co najważniejsze, to co wam, za co chcielibyśmy Wam podziękować, za to, że jesteście z nami, za to, że piszecie do nas te maile, za to, że piszecie do nas wiadomości, za to, że dzielicie się swoimi doświadczeniami. Tak? Bo to nie jest tak, że, że, że nie wiem, myśmy połknęli już w całą wiedzę i już jesteśmy najmądrzejsi. My dzięki Wam się wiele uczymy, my dzięki Wam musimy czasem coś doczytać nawet, żeby, żeby nie wiem, odpowiedzieć na pytanie. Tak? tak jak Kasia teraz o borówkach odpowiadała. No pewne, pewne rzeczy powodują wasze pytania powodują, że my się także uczymy, ale najważniejsze, że my się cieszymy z tych waszych maili i tych wszystkich przemian, o których Katarzyna też mówiła, tych przemian na przejścia na tę jasną stronę mocy, czyli nieużywania nawozów sztucznych, czy środków ochrony roślin, czy to grzybobójczych, czy to owadobójczych. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za te wszystkie za możliwość kontaktu z Wami. Tak, i naprawdę nie przejmujcie się. My zawsze Wam mówimy: nie przejmujcie się, jakie niektóre liście będą brzydkie, będą opadały, czy będą miały jakieś plamki, czy nie wszystkie jabłka będą i równo piękne, czy, no, czy jakiś kwiat się złamie. Słuchajcie, naprawdę nie przejmujcie się tym, bo to jest normalne w naturze. I nie denerwujcie się tym. Doświadczenie czyni mistrza. Naprawdę. Im więcej lat y, będziecie mogli poświęcić y, ogrodowi, im więcej czasu nawet codziennie na parę minutek chociaż wyjść, po pierwsze, zobaczycie, jak fantastycznie się poczujecie po tym, ile będziecie mieli energii i w ogóle będziecie cali zadowoleni z życia. Po pierwsze, no, będą no, może Wam coś tam pobolewało jakieś plecy czy coś, ale to wszystko jest zdrowe. Ale poza tym wszystkim, naprawdę, po prostu warto, im więcej czasu włożycie im więcej będziecie eksperymentować i nie bać się, przecież no, nikt nie umrze. No. Jak nie będziecie mieli ziemniaków w tym roku, to sobie kupicie w Lidlu, no i trudno. Ale Dobrze. będziecie mieli doświadczenie, prawda? Będziecie mieli doświadczenie. Doświadczenie w ogrodnictwie jest najważniejsze. I, na, I nie wierzcie też we wszystko, co słuchacie. Mówimy często z Jackiem, że możecie słuchać tylko i wyłącznie nas. Nie słuchajcie nikogo innego. <śmiech> <śmiech> Żartuję, no ale wiadomo, nie mogę powiedzieć, że my gadamy bzdury, tak? Bo staram się nie, tego nie robić. Ale wiesz, uwa wiecie, uważajcie też z, z różnymi opiniami wybierzcie kogo chcecie słuchać i wtedy próbujcie to na swoim ogrodzie i sami wtedy zadecydujcie, czy to wam odpowiada, czy nie, bo to jest wasz ogród i to są wasze doświadczenia. Uprawiajcie ogród z głową przede wszystkim. Ogród Dokładnie. z głową, ale własną głową. Tak? Myślcie, patrzcie, szukajcie, ale wy decydujcie. Jeżeli się coś nie uda, trudno. Nie udało się, tak jak Katarzyna mówi. To nic strasznego. Jak pomidory szukać, w tym roku zaraza ziemniaczana zmrozi, trudno. OK, w przyszłym roku jeszcze raz spróbuję, zastosuję coś innego, pomyślę, jak, jak inaczej zrobić, że może rzadziej sadzić. Może trzeba już wcześniej obrywać liście dolne, może trzeba pozbyć się rosnących obok ziemniaków, tak? A może sąsiad ma duże pole ziemniaków, to, to ta zaraza zawsze u mnie będzie. No to trzeba pomyśleć o odmianach, które są bardziej odporne na zarazę ziemniaczaną, może nie są to moje ulubione odmiany, ale za to są odporne, coś za coś, tak? No jest, jest wiele możliwości kombinowania w ogrodzie takiego, żeby, żeby było Wam przyjemnie po prostu. Dokładnie. Katarzyna Bellingham raz jeszcze, Jacek Naliwajek raz jeszcze, Naturalnie o ogrodach raz jeszcze, mówimy Wam do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia za tydzień.